so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. Kawaii, cutie on the beat, cooking up the heat. OMG, booty like Kylie, but shouty Taiwanese. Did you see her on the magazine and Times Square on the screens? Just like Reed, Fenty on my cheek, Savage on his D. In the gym, sweaty RIP, practicing Tai Chi. Keep it chill, mental LIT, keep it ill psyche. Hotter than wasabi, too spicy. Drop a PIC, now I'm trending on IG. Yeah. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. Ass fat broke that zipper. Cake back just got thicker. Face ain't got no fillers. Come on, arch that back for the picture. Bitch, I drip like liquor. Pussy in the flow, stay wet like a river. Baby gon' shine like glitter. Looking at the back, some more in the mirror. Now every bitch on the block is gonna copy. Don't need to tell them to stop, they couldn't top me. My beat sounds sicker, then my peach look bigger. Bank account got more figures, cutest bitch in the litter. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. Kawaii, cutie on the beat, cooking up the heat. OMG, booty like Kylie, but shouty Taiwanese. Did you see her on the magazine and Times Square on the screens? Just like Reed, Fenty on my cheek, Savage on his D. In the gym, sweaty RIP, practicing Tai Chi. Keep it chill, mental LIT, keep it ill psyche. Hotter than wasabi, too spicy. Drop a PIC, now I'm trending on IG. Yeah. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. Ass fat broke that zipper. Cake back just got thicker. Face ain't got no fillers. Come on, arch that back for the picture. Bitch, I drip like liquor. Pussy in the flow, stay wet like a river. Baby gon' shine like glitter. Looking at the back, some more in the mirror. Now every bitch on the block is gonna copy. Don't need to tell them to stop, they couldn't top me. My beat sounds sicker, then my peach look bigger. Bank account got more figures, cutest bitch in the litter. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. Kawaii, cutie on the beat, cooking up the heat. OMG, booty like Kylie, but shouty Taiwanese. Did you see her on the magazine and Times Square on the screens? Just like Reed, Fenty on my cheek, Savage on his D. In the gym, sweaty RIP, practicing Tai Chi. Keep it chill, mental LIT, keep it ill psyche. Hotter than wasabi, too spicy. Drop a PIC, now I'm trending on IG. Yeah. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. Ass fat broke that zipper. Cake back just got thicker. Face ain't got no fillers. Come on, arch that back for the picture.
Bitch, I drip like liquor. Pussy on the floor, stay wet like a river. Baby gon' shine like glitter. Looking at the back of some more in the mirror. Now every bitch on the block is gonna copy. Don't need to tell them to stop, they couldn't top me. My beat sounds sicker, but my peach look bigger. Bank account got more figures. A w dzisiejszym materiale sprawdzimy coś niesamowitego, ale w sumie wszystko, co miało robić wrażenie, zostało sprawdzone. Wow! I to dopiero robi wrażenie! Odbierz ponad 2 złote i 5% bonusu z kodem FAME. Z kodem FAME 10 otrzymasz 10% zniżki w sklepie SFD. Odwiedź zaadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzone zbiórki. Zaadoptuj.pl. Siemano, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w drugim już face to face dla ludzi z YouTube'a, którzy... nie widzieli poprzedniego. Poprzednio streamowaliśmy na Twitchu, był tam Rafonix z mikserem, VOD... Z Wederem. W oficjalnym kanale na Twitchu, a teraz lecimy już do YouTube'owych face-to-face'ów. Kurwa, ten jest mocny, nie? Kurwa. Jest ze mną dzisiaj Alanik Pół Kwieciński. Siema, Alan. No i oczywiście Maksymilian Niewiórka, pseudonim Bystrzak. Bo kurwa uważam, że jesteś bystry w chuj. Naprawdę. Ostatnio oglądałem sobie jakiegoś TikToka z twoim udziałem, gdzie tam bardzo sprawnie sobie... czekaj chwilkę, bo dostaję tutaj info, że jest echo na czacie. Widzę, że tutaj jest ten echo. Dobrze, reżyserka już pracuje. Widziałem TikToka, w którym stary bardzo szybko poradziłeś sobie z obliczeniem tego, jeżeli mamy 0 stopni Celsjusza, dwa razy mniej, zaraz to przerzuciłeś chyba na Fahrenheit? No tak, nie, na Kelwiny. Na Kelwiny? Zawsze jak mamy do czynienia z obliczeniami fizycznymi, trzeba zamienić na Kelwiny. To jest jedyna prawidłowa fizycznie skala. Więc tak samo jakby było 10 stopni, dwa razy mniej, odpowiedzią nie byłoby 5 stopni, tylko to by było... 131,5 stopnia. Okej. Ogólnie dostałem też informację od ludzi swojego otoczenia, że planujesz napisać doktorat.
Nie, nie. Jestem doktorem fizyki, fame MMA. Nie no, ale ogólnie jesteś fizykiem w chuj. Nie, ale tak serio to jak już będę mieć więcej czasu i skończę karierę z walkami w ogóle, to planuję wrócić na studia i zająć się fizyką. Tak no, po prostu jako hobby na starość. Okej. Okay. Kiedyś zrobiłem na YouTube taki film, jak wygląda niebo. Nie wiem, czy widziałeś, nie czy widziałem. Nie? Czy jakby, no opisywałem tam takie bardziej duchowo w tym filmie. A jak ty byś opisał niebo na przykład? Jak wygląda niebo? Wiesz co, niebo to jest ogólnie atmosfera i jest niebieskie, dlatego że po prostu fala światła niebieskiego jest najłatwiej rozpraszającą się falą i dlatego ona się po prostu rozprasza w tej atmosferze. Tak samo woda jest niebieska z tego samego powodu. Nie wydaje ci się, Alan, że twój przeciwnik jest obrzydliwie niebezpieczny? Jest mądry, fizycznie jest mocny, stary, no i nie ukrywajmy, jest też przystojny. Jestem heteroseksualny. Dobrze, co się okaże, czy jest. A co, chcesz mnie wyruchać? Nie. Podstawię ci kogoś. Aladik, dużo... no to odpowiedz proszę na to pytanie. Na co? Czy Max jest niebezpieczny? W swojej płaszczyźnie, czyli w parterze tak, ale w stójce jakoś tak nie widzę chyba większego zagrożenia. O, widzisz? No to fajnie będzie, jak przegrasz. No to dobrze, no to... Będziesz się cieszył. No, będę, a ty będziesz płakał. Nie będę płakał. Powiem, że wygram. Przegrasz. Właśnie to jest najlepsze, że ty musisz wygrać. Bo to jest twoja płaszczyzna, no ja wiem. Twoja waga, głowa wszystko jest twoje. Głowa ci zagra odpowiednio. Ty musisz wygrać, a ty przegrasz. Dobrze. I to jest najlepsze. No dobrze. Się okaże. Nie no, naprawdę ekscytuje mnie ta walka z tego względu, że... A właśnie, o co chodziło, Alan, bo gadałem już o tym z Filipem, ale z tobą jeszcze o tym nie rozmawiałem. Napisałem w komentarzu pod plakatem Wiewiór Alan Kwieciński, szacun Wiewiór. I podobno, no nie byłeś zadowolony. No nie, no bo faworyzuje, że się dlaczego? Wy się wyróżnili. Dobra, wyróżniliście, zajebiście Wiewióra i tak dalej. A to tak naprawdę też ja wziąłem dwa tygodnie przed walką, przed galą, tak? Ale nie wziąłeś walki w MMA. Ale to nie chodzi o to. Ja też w jakimś stopniu też chciałem stawić swoje. Umówiliśmy się tak, bo rzeczywiście tak było, żeby będziemy. Ratuję tak samo federację. Ratuję, no ale, wiecie, że zawsze możecie na mnie liczyć, więc że tam nie było w żadnym stopniu, kurde, o mnie, kurde, jakoś fajnego zdania. Tak oddaję też, ci... też jakoś poszkodowany się stałem w tym momencie, bo zawsze wiecie, że zawsze możecie na mnie liczyć i tak dalej, a tutaj jednak, kurde, żeście wyróżnili mocno, kurde, Wiewióra. Ja. Dobrze, a teraz Alan, ja dokończę, jakby mój wywód. Na samym początku dogadywaliśmy się na to, że w formule MMA stoczysz pojedynek z Maxem. Jeżeli wziąłbyś to na ostatnią chwilę, to jak najbardziej, stary, dostałbyś takie, wiesz, jeszcze insiderskie propsy tam gdzieś w postach i tak dalej. Ale w momencie, gdy bierzesz walkę w swojej płaszczyźnie, mianowicie w K1, no to kurwa, sorry, ale ja oddaję szacunek dla Wiewióra, który bierze, stary, walkę, zgadza się też na tą walkę z tobą, mimo że może nie jesteś w takim cugu treningowym jak Max, to jednak, stary, bierzesz, walczycie w K1 i kurwa, stary, to jest twoja płaszczyzna. No dobrze, ale moja płaszczyzna, wiesz, to ja absolutnie się nic się nie tłumaczę. Ja wiem, wiesz, że to tutaj będzie grało moje też doświadczenie. Jedyny jaki minus u siebie mam, no to jest tylko czas, bo tak samo wyprowadziłem fajne imprezowe życie do końca poprzedniego roku, ale od tego roku już powiedziałem, że jest zamek, nie? Więc raptem ile byłem w takim, kurde, mówię, do czasu telefonu, który dostałem tydzień temu, ja może na palcach, nie wiem, dwóch rąk przez dwa tygodnie ci policzę maksymalnie, ile byłem na sali, nie? Nie trenowałem codziennie. No nie trenowałem codziennie, trenowałem w kratkę, bo też mówię, nowy rok, dużo, no trenowałem, ale to nie były takie treningi też na... Tylko na Alan, no, jesteś wicemistrzem świata w K1. Ale wiesz, do zawodów i tak dalej się przygotowujesz bardziej chyba też, praktycznie jak do walki, nie? Do zawodowej. Parterowy ziomek. No to wiesz, jeżeli chodzi o Wiewióra, fajnie, że też się zgodził na to i wiem, że w tej płaszczyźnie nie będzie miał ze mną szans zbytnio. To jakby zobaczymy. Podsumuj.
Czyli podsumowując... Zdziwisz się. No właśnie, chcę się zdziwić, ale na pewno na mój plus to będzie. Ja chcę się zdziwić, bo chcemy dać oczywiście fajną walkę. Ludzie chcesz na to liczą. Chcesz się dziwić i nie wierzysz jednak w swoją wygraną, jeśli mówisz... Nie, ale nie, chcę się zdziwić, bo nie chcę, żeby to było mecz do jednej bramki. Chcę się jednak chcesz sobie pobić, nie chcę cię obijać jak worka. Chcesz się z nim pobić. To ja nie wiem. Że to taka dominacja będzie. Moi drodzy! Jak worek będziesz miał. Nie chcę cię właśnie klepać, kurwa. O, kurwa. Absolutnie. No nieźle masz w bani. Ale czekaj, czy przez twoje słowa można zrozumieć, że dasz mu lekkie fory, żeby jakby on mógł płynnie sobie chodzić i tam troszeczkę też cię uderzyć? Znaczy, no to wiesz, wszystko zależy od walki, nie, jak się potoczy, ale no na pewno poczuję moją siłę. Okej. Okay. On no, chyba ale, nie zrozumiał ale... pytania. Jak dla mnie nie zrozumiał pytania. Znaczy, że chodzi ci o, czy dam ci fory? Nie, no takie pytanie... Ale dlaczego bym miał... Ja nie chcę fory żadnego, ale po prostu totalnie nie odpowiedziałeś na to pytanie, które ci zadał. Bo jeżeli jesteś też taki pewny siebie, Alan też mimo wszystko w tym K1... Musisz być pewny siebie, tak? To... Biłem się z mocnymi klocami, z dużymi klocami się biłem tak samo, więc mówię, no to tutaj spadamy sporo z wagi. Będę się bił w swojej kategorii wagowej i mam nadzieję, że w tej walce w końcu rozwinę swoje skrzydła i pokażę swój kunszt, który mam, jakie jest swoje zaplecze, jeżeli chodzi o kickboxing. Wracając, to jednak chciałbym wrócić jeszcze raz do całego clou tego, od czego się to zaczęło. Mianowicie chodzi mi o te propsy. Czy biorąc pod uwagę teraz to, że mówisz o porach, że czujesz się idealnie w płaszczyźnie K1, że jesteś wicemistrzem świata w K1, to czy uważasz dalej, że należą ci się aż takie duże propsy insiderskie od firmy za to, że walczysz z Wiewiórem, który jest kurwa naszym parterowcem? Nie, no ale ty wiesz, też MMA to nie jest tylko kurwa parter, tak? To też jest stójka. Szykował się pod arka, miał się bić o pas 8-4, więc chyba walka się zaczyna od stójki, więc chyba musi też coś reprezentować pod względem stójkowym. A jak ogólnie reprezentujesz stójkę, Max? No na pewno lepiej od Alana. Dobrze. Nie no, Alan jest mocnym stójkowiczem, mocnym, no ale... Ale go rozpierdolę. Szacunek! Ja was podkręcam, chłopaki, też tutaj nie ma co już, nie chce mi się ciągnąć dalej tego tematu, mamy bardzo, bardzo dużo fajnych pytań, nawet przygotowałem dla was, panowie, grę, no bo jakby wy... No mamy takie gierki. Dobrze. Mamy takie gierki. Ale może zacznijmy najpierw od ciebie, Alanik. W wywiadzie dla Antyfaktów Wiewiór wspomniał o tym, że masz niski iloraz inteligencji, przez co łatwo cię podkręcić. Jak się odnosisz do tych słów i co myślisz o inteligencji Maxa? Znaczy, jeżeli chodzi o... Może być tam jakieś tam, wiesz, takie zagadki rozwiązywać i tak dalej, ale inteligencja to nie jest tylko jaki papier przyniesiesz, jak ktoś... Inteligencja to zdolność rozwiązywania problemów. No dobrze, właśnie, ale to też... inteligencja to też, jak sobie radzisz w życiu, moim zdaniem, nie? Też, no zdolność rozwiązywania problemów. A jeżeli chodzi ja, jeżeli w życiu naprawdę dostałem mocno od życia i... mocno mi rzucali ludzie kłody pod nogi, to sądzę, że jak na to, co przeszło mi w życiu, to sobie idealnie w życiu poradziłem. Więc nie sądzę, że mam niski iloraz inteligencji. Nie znam twojego życia. Czy dalej podtrzymujesz, Max, to, że... Wiesz, ja tylko stwierdziłem fakt. Po czym wnioskujesz, że Alan ma niski iloraz inteligencji? Po jego sposobie bycia. W wypowiedziach i jesteś tak dalej. Jesteś w stanie zacytować jakieś opowiedzi? Prócz mpu, bo to jest za łatwe. Słucham? Czy jesteś w stanie zacytować mi jakiekolwiek wypowiedzi Alana prócz mpu, bo jest to za łatwe. Okay. Mamy telefon. Halo. Halo, siemanko. Siema, byku. Jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanie? Ja jestem Dawid z Warszawy. Tutaj pierwsze pytanko mam do Wiewióra. Wiewiór, jak przygotowania do walki? I no, opowiadaj. To tyle? Zajebiste pytanie, kurwa. No dobrze, kurwa. No, jak do każdej walki. Teraz zmienione trochę, bo K1. Ja dziękuję. Dobra, super. Dzieci. Teraz pytanie do... Tu masz węgli, co dojebać. No już mogę, no ale... To zjedz. Później se zjem. Tak? Albo sobie. Słucham. Nie ma czekoladowych? Jeszcze raz. Ferrariego tak wzywałeś od pedałów na konferencji, że z pedałem fajerem. A do mikrofonu z dwoma koleżkami podszedłeś. Jeszcze raz. To nie byli moi koledzy, ja przyszedłem sam. Więc jeżeli chodzi o to nie byli moi koledzy. Ale to byli chłopacy. To byli chłopacy. Ale słuchaj, daj mi kurwa powiedzieć. Zadałeś mi pytanie, więc chcę odpowiedzieć, tak?
No słucham. Więc no, więc to byli koledzy od Łaszczyka, więc to nie byli ode mnie chłopacy. Nie, mega. Ja przyszedłem sam na konferencję. Nie, mega dziwne. No widzisz, to... z nimi, oni się chapali coś, jakbyście byli kolegami. Nie, oni tam już stali dłużej, ja podszedłem do mikrofonu, więc to też jest różnica, więc spójrz sobie jeszcze raz, cofnij sobie taśmę i obejrzyj jeszcze raz. Ale oglądałem. To obejrzyj jeszcze raz uważnie. Jeszcze, jeżeli nie zauważysz, to jeszcze raz obejrzyj. Dobrze i powodzenia wiewiór. Moje pytania skończyły. Powodzenia na walce. Mam nadzieję, że rozwijesz Alanika. I pozdro. Dzięki Dawidzie z Warszawy za te pytania. Wniosły one na pewno mega dużo do całej dyskusji. Oczywiście, jeżeli chcecie do nas się tutaj dostać, no to napiszcie SMS-a, w treści wpisujecie kreatywne pytanie. Tutaj na dole macie beleczkę i lecimy dur. Wiewiórka. Alan wspomniał, że chciał walczyć o pas tymczasowy, a ty odmówiłeś. Nie dostałem w ogóle takiej propozycji. Nie wiem, skąd on to wziął i nie wiem, o co w ogóle chodziło. Jedyne dostałem takie, że Alan chciał w MMA, jeśli będzie rewanż w K1, ale ja się ogólnie tak na początku tak nad tym tego K1 jakby nie chciałem. Ale tak się potem zastanowiłem i myślę, dobra, rozwalę go w jego płaszczyźnie, to go jeszcze bardziej upokorzę i tyle. No. O co chodziło z pasem tymczasowym? Znaczy, no jeżeli miało być to, tak ja rzuciłem taki pomysł, jeżeli miało być to walka w 8-4, miało być to w MMA, ja wiem, ale ty nie, ale poczekaj, ale, daj, ale właśnie daj mi powiedzieć, kurwa. Jeżeli ja oczywiście nie biłem się z zawodnikami w swojej kategorii wagowej, jedyni zawodnicy, w której się biłem w swojej kategorii wagowej, to był Pająk, a tak to się nie biłem w swojej kategorii wagowej. Bo poprzednie walki cały rok biłeś się z klocami, kurde, dużo cięższymi od siebie, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli, bo Arek był głównym pretendentem do pasa i jeżeli mówię, pod jego nieobecność, to ja rzuciłem taki pomysł, jeżeli mielibyśmy się bić w MMA, no to już byśmy się obili o pas tymczasowy. Jeżeli ty byś wygrał, oczywiście byś się bili o ten właściwy pas, a jeżeli ja bym wygrał, to też bym miał rewanż zajebisty z Arkiem i wtedy również byśmy bili się. Ja nie dostałem w ogóle takiej propozycji, ale jeśli bym dostał, to zapewne bym odrzucił, bo zdobycie pasa z tobą byłoby dla mnie bez sensu. Ten pas nie miałby dla mnie wartości. Ale to jest tymczasowy, dlatego... Ale to bez znaczenia, już bym miał ten pas i później miałbym, wiesz, go bronić jako zdobyty, nie? Wtedy on nie ma wartości, jeśli byłby zdobyty zawodnikiem, który dostał tą walkę tak naprawdę bez sensu. Czy uważasz, że zasługujesz na walkę o pas tymczasowy? Znaczy, no nie, ja po prostu rzuciłem taki, wiesz, taką luźną propozycję, nie? To okay. Nie jest tak, że ja się też mega jakoś upierałem na to, czy coś takiego, nie? Po prostu rzuciłem takie coś i okay. Tyle. To, i to też nie wiem dlaczego też, że ja nie zasługuję i tak dalej. No, bo ja nie dostawałem. A ile masz? Ale ja nie dostałem. Ale słuchaj, a ile masz, ty masz wygrywałeś walki w swojej kategorii wagowej. Więc ja teraz zacznę w swojej kategorii, też zobaczysz, że zacznę wygrywać w swojej kategorii wagowej. To poczekamy, zobaczymy i wtedy pomyślimy, żebyś dostał walkę o pas. Najpierw ciebie rozjebie w K1, a potem rozpierdolę cię w 7-7 cię rozjebie. Tak. Wyma. A potem się obudzisz. No to zobaczymy. Właśnie ty się obudzisz chyba 3 lutego. Na Ojomie. O, podoba mi się. Podoba mi się, bo zaczęły być emocje. Widzę, że tutaj Aran też ambicjonalnie podchodzi do tematu, bo został... Nie, jestem mega zmotywowany, jeżeli chodzi o tę walkę, bo wiem, że dzięki tą walką potwieram sobie furtki i w końcu ludzie zobaczą, że jednak nie warto. To walką się skończy, to będzie twój koniec. Dobrze, ta walka to będzie twój koniec. To nie warto mi przegrasz skończyć. Z parterowcem, rozumiesz? W swojej płaszczyźnie przegrasz z parterowcem. Jest dziurawy, kurwa, to będzie Gosiu, twój koniec. Rozumiesz, że to jest twój koniec? Zobaczysz. Ale ty sobie to uświadom, że to jest twój koniec. Ale sobie uświadom, że za tydzień przestaniesz istnieć. Kurwa, rozumiesz to, chłopie? To jest twój koniec. A poza tym, kurwa, to jest twój koniec, rozumiesz to? Bo walka to nie tylko parter. Kurwa, ale nie uważasz, Max, teraz do ciebie, że bycie tak pewnym siebie w tej walce, gdzie naprawdę tutaj jakby musimy oddać szacunek, że jest jednak walczysz z wicemistrzem świata, jesteś mega pewny siebie. Oczywiście piona, stary, szacun dla ciebie też, bo kurwa, warto być pewnym, ale stary, no... Wiesz, to jest jednak zawodnik K1, to wiesz, wchodzisz do jego płaszczyzny. To się okaże, stary, ja jeżeli przegrasz i stary będzie lekcja pokory. Stary, jeśli ja przegram, to się nic nie stanie. No co?
Ja mogę przegrać, on nie może, właśnie o to chodzi, a on przegra i to jest najlepsze. I to jest właśnie najlepsze, wiesz o co chodzi? Że to jest jego... Cieszę się, kurwa, cieszę się póki możesz, jeszcze mówię. Że on dostanie pierdol i to będzie jego koniec. Zajebiście, oddychaj jeszcze prosto nosem. Ja żadnej walki nigdy nie jestem pewny na 100%, tak ci powiem. Nigdy do żadnej walki nie miałem, no na 100% wygram. To jest walka, wiadomo, wszystko może się stać. Ale no, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wygram. No i co? Jeszcze nie wiem, co się, że się zgodził na małe rękawice. To jeszcze, że się nie wie, jaki ty błąd popełnisz, że się godziłeś na małe rękawice, dobrze, gościu. Dobrze. Jeszcze duże to jeszcze może tam, kurwa, byś coś wytrzymał, ale małe to ciężko ci wejdzie, naprawdę. Uwierz. Zobaczymy. Odbieramy kolejny telefon. Halo, halo? Halo, halo? Halo? Siema, jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanie? Siema, jestem Oliwier z Warszawy i mam pytanie do Wiewióra i do Alana. Pytaj zaś. Zacznijmy od Alana. Od Alana? Od Wiewióra bym wolał w sumie. Dobra, no to lecimy. Dobra, no to Wiewiór, mam takie pytanie, bo wszyscy wiemy, że jesteś dobry z fizyki, a jak u ciebie jest z polskim? No raczej kiepsko. Raczej kiepsko. No, no bo dobra, mam ogólnie dysgrafię, dysleksję i dysortografię. Dobra, a jak się pisze Grzegorzułka? Grzegorzułka? Nie wiem, chyba Grzy... No nie wiem, no ja mam dysortografię. No to spróbuj tak, mniej więcej. Co to za zagadki lingwistyczne? A, ciekaw byłem. Mamy no nie tutaj wiem. Doktora fizyki, a nie profesora języka polskiego. No to ciekaw byłem z polskiego właśnie, jak tam. Nie można być dobry ze wszystkiego. No niby da. No dobra, to nie zdałeś. Trudno. Dobra. Przerzućmy pytanie do Alana, bo to on jest profesorem języka polskiego. Akurat do Alana nie miałem z polskiego, ale byłem ciekaw, bo w przyszłym roku stoczył chyba tam 5 walk czy coś takiego i mówił, że za te walki kupi sobie mieszkanie i że w końcu kupił to mieszkanie. Nie, bo czekam na, chcę się wybudować jednak. Na menadż dać. Nie, absolutnie. Moje wszystkie pieniążki, które zarobiłem z walk, trzyma mój menadżer. Tam wszystko odkładamy. Czekam sobie, tak jak powiedziałem, przeliczając wszystko, jakie teraz jest rynek, jeżeli chodzi o nieruchomości, przeliczając wszystko, jednak stwierdziłem, że będę się... Czekasz na krach. Nie, że będę się budował, bo mi to nie dość, że lepiej wyjdzie, będę z dala, jak to się mówi, od centrum. Będę miał spokój, ciszę i będę jednak chciał się wybudować, tylko czekam po prostu na odpowiednią okazję, jeśli chodzi o ziemię. No dobra, okej. Okay. To jeszcze mam jedno pytanie do Alana, bo widziałem wcześniej, że chyba z Bombą miałeś jakieś takie dobre relacje tam na konferencji, tam przy mikrofonie staliście i tak dalej. A być jakaś taka spina wyszła. On się wciął do mikrofonu, ja już powiedziałem, że dla mnie to jest, nie wiem, on się kurwa szczyci, jakby pokonał mistrza świata, jeżeli chodzi o tego kurde Mulana. I dla mnie to jest, gościu, to jest taka zwykła chorągiewa, bo jeżeli kurwa gościu przychodzi do mnie na salę i jeszcze ma czelność kurwa mi obrażać, gdzie jeszcze ja w jego stronę nic nie powiedziałem, a on zaczął mi kurwa, wiesz, coś tam mi cisnąć, bo mu się kurwa coś odkleiło, jakieś klepki, czy nie wiem, czy za dużo towaru wali, czy coś, to mówię, odkleiło mu się i to mocno, bo tyle czasu już minęło po walce, on dalej kurwa tą walką żyje, więc tam musiało się kurwa dachówka się jakoś musiała zerwać, albo nie, co tam się stało, nie? Że bomba odklejona jest, to się absolutnie zgodzę. No, on jest kurwa naprawdę odklejony. Znaleźliście małą nić porozumienia, panowie. Dziękuję za telefon i lecimy do kolejnego pytania. Alan, właśnie jeżeli już zahaczyliśmy o bombę Scarface'a, no to rozszerzę pytanie. Bomba Scarface w wywiadzie dla Huberta powiedział, że możesz bić się jedynie z chłopakami z Warsaw Shore, a nie ludźmi, którzy się biją jak sam Bomba czy Denis. Dodatkowo dodał, że masz nie pyskować, bo dostaniesz po pysku. Jak ty się odnosisz do słów Bomby i co myślisz o nim na dzień dzisiejszy? Jeżeli mógłbym prosić reżyserkę, to prosiłbym o telefon do Bomby. Po pysku to on dostanie, jak tylko kurwa go zobaczę, bo nie powinien się tak wyrażać. Tym bardziej, że mówię, ja go nie obraziłem ani razu. Mieliśmy normalne stosunki, gdzieś tam żeśmy się nawet mijali, kurde. I raz co się do niego wszczepiłem od tego Murańskiego, to żeśmy sobie to wyjaśnili, było okej. Okay. Potem żeśmy się nawet widzieli na Santę, żeśmy sobie kurwa siedzieli tam w jacuzzi, tak dalej, żeśmy gadali się, śmiali. A nagle kurwa coś mu się odkleiło i zaczął mi kurwa cisnąć, nie? Okej, okay, czyli już nie będziecie ziomkami z czekam tylko, aż kurwa wróci z tych, nie wiem, czy to on pojechał do przygotowania do walki, czy pojechał na wakacje, czy przyjechał, kurwa, nie wiem, jak w Ferrari coś tam ze strasami sobie porobić. Nie wiem, co on tam poszedł, kurwa, pojechał do tej Tajlandii, ale z tego, co widzę, to jeszcze chyba może z dwa razy był na sali, a więcej razy po prostu tam zwiedza, więc chyba na wakacje pojechał, bo Ambro też się do niego postawił mu się. Wiadomo, jaka też jest między nimi sytuacja. Ambro mu się też postawił, to powiedział, dobra, daj mi spokój, bo jestem na wakacjach, więc zesrany jest, po prostu zesrany. On tylko, kurwa, jest mocny w gadce,
Tak samo jak ten Farmazon przed kamerami. Mateusz Ferrari jest chwilę stąd. No ja wiem, ja siedziałem koło Nie obawiasz się? Nie, czego ja mam się bawić, się powiem. Że double Hammerfist style Ferrari. Co? No. Że usiądzie na tobie i zacznie napierdalać cię młotkami. Podwójnie to może kładę tym transom, kurwa, wiesz. Dobra, bardzo bym prosił o nieporuszanie takich tematów na wizji. A teraz odbierzemy sobie kolejny telefon i na następnym będzie bomba. Halo, halo. Siema, siema. Siemano. Jakie masz pytanie, skąd jesteś i oczywiście jak się nazywasz? Siemanko, Andrzej z Poznania dzwoni. Cześć, Andrew. Nie wiem. Ja mam pytanie. Ja mam pytanie do Alana. Pytaj. Bo czy też masz dysortografię? Nie chcę żadnych zagadek. Pytaj normalnie. Nie chcę żadnych zagadek i tak dalej. Bo potem zagadka. Jakieś kurwa głupie memy będą albo coś się zatnę albo coś, więc. Nie, dzisiaj cały dzień zapierdzielałem, byłem tutaj, wróciłem, kurde, z Żuromina w nocy, cały dzień, kurde, zapierdzielam. Byłeś u Żuroma? Nie, jestem u Kamila Bobyłebkowskiego, którego pozdrawiam. Cały dzień dzisiaj zapierdzielam, jeszcze mnie czeka, kurcze, mały wyjazd do Łodzi, bo muszę też tam sprawę załatwić i naprawdę jest sajgon, więc jestem zmęczony i powinienem się odpoczywać, a nie czas teraz, kurwa, na jakieś zagadki. Tak? To zajebiście. Ale dysgrafia to nie zagadka. Ale ja mam pytanie, czy jeżeli, jak to jest możliwe, że nie potrafisz się wysłowić, a nie masz dysgrafii jak Wiewiór, który jest profesorem? Nie ma, bo jeżeli ja się, nie to, że się denerwuję, jeżeli chcę coś szybko powiedzieć i tak dalej, no to ja szybko mówię i przez to nieraz się zająknę albo coś, a jeżeli jestem spokojny, to potrafię się normalnie wysłowić i normalnie rozmawiać bez żadnego zająknięcia. Okej. Okay. Ale czasami nie dociera coś do ciebie. Nie zrozumiesz pytania albo nie usłyszysz. Bo nieraz błąkam gdzieś myślami. Nie jestem. Odkleja ci się. Nie odklejam się. Jestem gdzieś tam rozkojarzony czy coś. A to dlatego, że... Przez to, że byłeś w Żurominie u Żuroma na Żurawinie. Nie, to dlatego, że... mam dużo rzeczy na głowie. Nie żyję tylko, kurczę, jak to się mówi tu i teraz. Tylko jak udzielasz wywiadu, to sobie myślisz... Nie, dużo innych rzeczy. Zostawiłem żelazko włączone. No, gadałeś z Kasią Szklarczyk po tym wywiadzie? No, pisałem z nią na Instagramie, przeprosiłem ją oczywiście. Przepraszam ją potem w każdym wywiadzie, bo głupio mi było bez kitu, potem jak chcę zobaczyłem. Ona w sumie została też, jakby nie patrzeć, efektem ubocznym tego mema. Oczywiście, ale to wiesz, potem teraz właśnie ktoś mi wysłał, że nawet na Vox FM mnie gadali, ostatnio wróciło. Mówię, kurwa, co się dzieje, ty? Okay. A tak przy okazji niedługo będą znowu moje nowe koszulki. Dobrze, pył. Jakie masz jeszcze pytanko? Pytanie. Mogę prosić o to? No, Alan, powiedz mi proszę, czemu nie rzucisz tego pasa KFC, który został zdobyty w walce K1, a masz parcie na pas Fejmu tymczasowy? Jak będzie okazja, to będę bronił tego pasa, a jeżeli chodzi o pas z Wiewióra, no to jak będzie taka okazja, a ja sądzę, że będzie, wiem, że o tym, że będzie, że go ja jebnę 3 lutego, no to zgodzi się na rewanż w EMA i to jego pas. Okej. Okay. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć na do widzenia, że mój piesek ma tak samo na imię jak ty. Fajnie. I do widzenia. No, fajnie. Dzięki wielkie za telefon. Jeżeli chodzi o pas Fame MMA, no to oczywiście musisz najpierw wygrać parę walk, ale z oczywiście, tego co... To jest to logiczne. Wiem, że to jest jakiś szczebelek, a nie jest on za wysoki, więc... O! No dobrze. A ty co, jak skomentujesz jeszcze słowa? No bo rozumiem, że też trafiasz w pewnym sensie Maxa. To może ten swój pas wystawisz teraz do walki, co? Nie, jeżeli byśmy się bili w K1 normalnie, na normalne zasady, no to jak najbardziej. Ale się nie chciałeś na duże rękawice w 7-7, więc też za duży okres jest do zbijania wagi, więc ja się dowiedziałem tydzień temu się dowiedziałem o walce. Daj mi normalny okres przygotowawczy, normalne duże dziesiątki. A w dużych rękawicach to nudne. Nudne walki są. No dlaczego nudne? No z Denisem się biłem normalnie, sądzę, że to była jedna z najciekawszych walk tamtego roku. Dobra, może ona nie była nudna, ale ogólnie byłaby na pewno dużo ciekawsza w małych. No dlatego będzie zjawiskowa walka 3 lutego. Fame.tv, zapraszam do kupowania pay-per-view i biletów, bo panowie już 3 lutego stoczą walkę w K1. Wicemistrz świata K1, Alan Kwieciński kontra... Jaki wicemistrz świata? No nie, no to nie może... Ale ja nie słyszałem nic o tym. Jest, Alan? Ale to amatorski.
Amatorski. Amatorski. Ale to w jakiej zawodowy nie. Jakiej w WKF-ie, federacji? Dwa razy w WKF-ie i raz Wiska. Aha. To trzeba oddać i to jest jak najbardziej jakby no fakt po prostu. Maksiu, kto według ciebie jest cięższym przeciwnikiem? Arek Tańcula w MMA czy Alanik w K1? Nie no, Alanik w K1. Tak? Tak, no. Czyli rozumiem, że wziąłeś sobie na głowę progu trudności medium, poszedłeś na hard. No właśnie. Czy raczej z easy na medium? Bardziej to pierwsze, ale myślę, że coś pomiędzy. Znaczy bardziej to drugie, inaczej. Okay. Bardziej to drugie, ale też tak bardziej pomiędzy, nie? Tak z... Między no, easy a medium, zwane, na między medium a hard. O, coś takiego. No to... Taki cięższy medium, o, na taki cięższy medium z takiego lżejszego medium. Okej. Okay. Tak bym powiedział. Zawsze musisz mieć, stary, spersonalizowany poziom trudności. No dobrze, ale zostając w temacie bomby, wspomniałeś w jednym z wywiadów, że... Ciągnijcie go tutaj do fejmu, więc kiedy jest kolejna gala? No, w maju? Ogólnie... Zapierdolę go w maju, no. Nie ma problemu miał z tym, być... żeby tam, wiesz... No, sobie... nie, dlatego mówię, dlatego się zawodnikami. Ściągnijcie go, kurwa, tutaj do fejmu, bo nie będę zadzał warunków kontraktu, jaki podpisałem, ale jeszcze walki mnie czekają tutaj u was, więc ściągnijcie go tutaj do fejmu, to go napierdolę, albo może na jednej nie zobaczyłbym tę waleczkę, szczerze. Ale najbardziej chciałbym zobaczyć twoją walkę z Ferrarim. To już, kurwa, chyba mi się wydaje, że jest bliżej niż dalej, jeżeli ten Farmazo się zgodzi, bo widzę, że cały czas ucieka gdzieś tam, kurwa, swoimi jakimi wywodami, jakimi wytycznymi dla was. Sądzę, że mu nie to, że posmarujecie, bo wiem, że też jakieś tam zobowiązania kontraktowe ma za walki i tak dalej, więc... Papierkologię zostawmy po naszej stronie. Jeżeli chodzi o jakieś tam aneksy do umowy, ja się zgodziłem na jego, jeżeli ja przegram, to mnie zawalczy już w fejmie, a jeżeli on przegra, to jego garza przechodzi dla mnie. Naprawdę myślisz, że po tym, jak przegrasz ze mną w K1 Ferrari, da ci walkę w... Nie, ale ja wygram z tą właśnie, to jest taka furtka, nie? Przegrasz. To zobaczymy. Cieszę się, że jesteś kurat. Jeśli przegrasz. Jeśli przegrasz. Myślisz, że dostaniesz walkę z Ferrarim? Słucham? To będzie mi wstyd, jeżeli przegram z tobą. Autentycznie mówię, że przegram z tobą, ale nie przegram. Jestem za bardzo zdeterminowany. Determinacja to nie jest gwarancja sukcesu. Wiele osób jest zdeterminowanych. Tak, tylko ja wiedziałem, że się z tobą spotkam, tylko nie wiedziałem, że to będzie tak szybko, nie? Słyszałem już to. Mówiłeś to, wiesz. Lecimy do kolejnego pytania. Zostając w temacie bomby, wspomniałeś w jednym z wywiadów, że chcesz go odsunąć od klubu WCA. Czy podjąłeś jakieś kroki w tym kierunku? Nie, z tego względu, że on wyjechał na wakacje. Ja swoje aktualne przygotowania mówię, też moja głowa musi odpocząć, bo jak ja jestem tutaj w Warszawie, to ja nie jestem tylko skupiony na treningach, bo ja dużo rzeczy innych robię, związanych tam z firmą i tak dalej, więc moja głowa centralnie odpoczywa sobie na, jak to się mówi, na, no nie będę mówił, że to miasto jest, bo to taka wioska jest, nie ma tam nawet centrum handlowego, nie ma gdzie wyjść, ale to dobrze, że nie ma tam gdzie wyjść, bo ja, znając mnie, to gdzieś tam sobie chodził, a dzięki temu, że ja tam jestem w Żurominie, to ja sobie chodzę na jakieś spacery, chodzę gdzieś tam, mówię, centralnie sobie, daję sobie dla głowy odpocząć, nie? Nie myślę wtedy o niczym innym, tylko jestem centralnie skupiony właśnie na treningach. Dostałem informację z reżyserki, że no jakby bomba Scarface jest w tym momencie w Tajlandii, tam jest godzina trzecia, więc prawdopodobnie śpi. Albo paluje. Obudzić chuja. Trensa, masuje. Lecimy do kolejnego pytania. Maksiu, teraz dla ciebie. Ostatnio na Insta Stories sprzeczałeś się z bombą. Jak twoim zdaniem przebiegłaby taka walka i co myślisz o bombie prywatnie, jak i o jego umiejętnościach? Wiesz co, myślę, że ogólnie, że on jest odklejony. Okay. No, trochę mu się, myślę, odkleiło po tej walce z Muranem najbardziej. Jest też pajacem, tak mi się wydaje. Ogólnie nie gadałem z nim nigdy prywatnie. No, ale widać, że to taki dzban, pajac. I co, o jego umiejętnościach? No, w stójce się pokazał fajnie z Muranem, no ale wcześniej dwa razy szybki knockout. Moim zdaniem to nie jest, że on się fajnie pokazał, tylko Muran nic nie pokazał. To nie, że, to nie jest tak, że on się pokazał fajnie, bo Muran jest... Nie no, ale wiem jak się bije Murański, bo się z nim biłem i moim zdaniem Murański nic pokazał, dlatego miał pole do popisu. Ale panowie, ale... trzeba też oddać hołd, pamiętajcie, dla Jądra Murana. Więc tutaj też... tutaj też był problem, tak? Ty w to wierzysz? No tam lekarz, nie? To stwierdził podobno. Po dwóch dniach? Który... I właśnie dlatego podoba mi się to, że jesteś, Maksiu, ze mną, bo odpalasz wtedy tego bystrzaka, stary, i nie trzeba, stary, ten, już dalej ciągnąć tematu. Lekarz, który był tam spokrewniony z kimś tam od Muranów? Chyba z kobietą. No. To może odbierzemy telefon. Halo? Halo? Siemano!
Jak się nazywasz, Siemano. Skąd jesteś i jakie masz pytanie? Cześć, jestem Michał, dzwonię z Wrocławia, więc pozdrawiam tutaj Wiewiórkę przede Siema. Wszystkim, ale tak naprawdę pozdrawiam was wszystkich i do wszystkich mam pytania. Chciałbym zadać pierwsze pytanie Boxdelowi. Po pierwsze, Michał, powiedz mi, jeżeli przegrasz walkę z Jóźwiakiem, to czy walka z Wojtkiem Golą nadal gdzieś tam będzie, powiedzmy, na świeczniku? Będziesz planował w ogóle taką walkę? Jeżeli Wojtek się zgodzi, to jak najbardziej. Nigdy nie będę sobie gdzieś tam tworzył takiego scenariusza, że przegram, bo jestem pewny siebie, tak samo jak i Maksiu tutaj też do Alana ciśnie właśnie z mocną pewnością siebie, że mimo, że jest mistrzem K1, to o, jednak... Proszę bardzo. To jednak pokona. I wydaje mi się, że każdy zawodnik powinien wychodzić jakby z takiego założenia, więc to raz, jeżeli chodzi o Jóźwiaka, a jeżeli chodzi o Wojtka, no jesteśmy we freak fightach, stary. Jakbym przegrał, to co stoi na przeszkodzie, żeby stoczyć, nie wiem, walkę z Wojtkiem Golą, a jak będę chciał i przeciwnik będzie chciał, to mogę i z Borysem Mańkowskim się bić. No, nawet jeżeli nie będzie w tym żadnego sensu logicznego, to jest freak. Pierdolony freak fight game. Tak samo jak ja się biłem właśnie kurwa z Denisem czy coś, no to... No właśnie, od każdego można wpierdol dostać. No właśnie, ode mnie w twoim przypadku to akurat. Jak najbardziej jest prawdziwe powiedzenie. Tylko ale wychodzisz do walki, żeby wpierdol dostać. Słucham cię. Teraz ty dostajesz wpierdol. Chciałem ci też właśnie znowu wychodzi, żeby... Czekajcie chwilę, chłopaki, bo telefon. Pewnie, bo generalnie już kiedyś wysłałem do was na Kejczak, jeszcze był Gasio, nie, niestety nie udało mi się dotrzeć, ale w końcu mi się to udało dosyć szybko. I nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś spotkaliśmy się na Apollo w Sopocie, dorwałem was tam z grupką, gadałeś z nami chyba z 15 czy 20 minut, byliśmy nawet na filmie o Buddy. Mówiłeś tam między innymi też o planach właśnie, że byłbyś spełniony, gdyby zawalczył Tedę czy Peja. I chciałem ci powiedzieć, że naprawdę mega cię szanuję, mega też jakby no doceniam to, że nie wiem, że nas wtedy tak nie olałeś, tylko powiedziałeś spoko, pogadajmy. Gadaliśmy chyba nie przez 15-20 minut i uważam, że jesteś naprawdę mega, mega po prostu spoko osobą. Nie wszystko robisz też pod publikę i no chcę to powiedzieć na wizji, bo wiem, że dużo osób nas ogląda, a tak naprawdę nieraz tak jak ty, co w cudzysłowie mówisz, że jesteś jebany, a tak naprawdę jesteś po prostu sympatyczną mega osobą. Dziękuję. I naprawdę, naprawdę ciebie szanuję i tak naprawdę szanuję też Alana. Dzięki bardzo. Za to, że pomimo tego, ile tak naprawdę w życiu przeszedł, a myślę, że niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, jakby no dużo osób słyszało, ale naprawdę no stracić gdzieś tam dziecko i tak dalej, to są naprawdę poważne sprawy, a mimo to Alan, mimo tego, że przegrywasz, idziesz do przodu, więc życzę ci z całego serca również wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I w tym pojedynku z Wiewiórem po prostu niech wygra lepszy. No a ty, Wiewiór, wariacie, no co, no jesteś mordeczką z Wrocławia, więc no sercem jestem mimo wszystko za tobą. Uważam, że jesteś też mega pozytywnym wariatem, ale w tej walce po prostu niech wygra lepszy i już nie zajmuję wam czasu. Dzięki, pozdro. A mogę pozdrowić jeszcze jedną osobę? Znaczy w sumie... Możesz pozdrowić, Marcin, stary, kogo chcesz. Jak chcesz, to do monitora możesz sobie też pierdolnąć z nami. Chciałem pozdrowić tylko kuzynka Marcinka, bo wiem, że to ogląda. Jeżeli ogląda z Zagadką, to Zagadką i całą ekipę tutaj z Wrocławia. Trzymajcie się, panu. Trzymaj się, pozdro. Jeszcze raz dzięki za dobre słowo. Fajny, bardzo fajny telefon. No ale mimo wszystko musimy przejść dalej do merytoryki. Ty jest taki kurwa poważny jesteś. Jestem. Dość troszkę się z tym Jestem hostem. Muszę pohostować, muszę też jakby zachować pewien profesjonalizm, wiesz, ludzie piszą, Wardęga wróć, jakieś tam rzeczy, więc no staram się być jak najlepszy. Jak on nie był, to i tak pasował chyba na to stanowisko, wiesz, tak mi się tak wydaje. Nie można, jakby nigdy nie odbierzemy mu tych laurów, stary, że jest bardzo dobrym prowadzącym. On akurat face to face prowadził jeden. Tak to prowadził Cage, więc tutaj... Znaczy Cage tam nie, chodzi mi o konferencję, nie? Chodzi a konferencję, no tak, no to... Powiedzieć, że też, że... Jestem ciekawy, jak sprawi się aktualny skład prowadzących na nas bliższą konferencję. Coś nowego szykujecie, tak? Wiesz, nic aktualnie stary nie powiem, bo to wszystko będzie oficjalnie ogłoszone na profilach Fejmu.
ale Robert Pasu będzie, no bo oczywiście stary, należy mu się druga szansa, żeby stary, wiesz, pokalibrował się i tak dalej, o czym już wcześniej mówiłem. Ale Alan, mam teraz do ciebie pytanie. Michał Pasternak w wywiadzie dla TV Reklamy powiedział, że jesteś obstrany walki z nimi, w życiu jej nie weźmiesz, dodając, że od każdego poprzedniego rywala dostałeś na dziurę. Jak skomentujesz te słowa i co myślisz o Michale Pasternaku? On dostaje też w dziurę, kurwa, dosyć od mojego kolegi, kurwa, z Olsztyna, od Adama Kolskiego, którego pozdrawiam, dostał na dziurę, kurwa, teraz ostatnio na gali. Nudne są jego walki, on jest, kurwa, nudny. Tak naprawdę nie wiem, po co go jeszcze na gale biorą, tak więc... Ja mu na pewno dwa kliki, no to nie jest tak, że jestem obstrany czy coś, bo ja mógłbym się bić, biłem się kurwa z różnymi zawodnikami, tak więc może w MMA bym nie miał szans, ale sądzę, że jeżeli byłoby to w K1, to na pewno nie miałby tak łatwo. To po pierwsze, po drugie, nie dam mu tej atencji, już jednemu zawodnikowi dałem, tak jak się już powiedziałem chyba dzisiaj nawet w wywiadzie, jednemu już zawodnikowi dałem, jemu ja absolutnie nie dam, tym bardziej, że nie zasłużył na takie coś. A w tym, zostając jeszcze w temacie Pasternaka, to... Z racji tego, że łączy ich ten sam klub, to o co poszło dokładnie z synem pana Mirka Oknińskiego na konferencji Fame? Nie, bo tego, gadałem coś do Ferrariego, gadałem coś do niego. Ten chyba też szukał atencji, wziął mnie tam, odepchnął, kurczę, przy tym mikrofonie. Potem gadał, że na zapleczu dostałem strzała. Absolutnie tak nie było, bo ochrona nas rozdzieliła, tak więc. Cóż, no, niech żyje dalej w swojej bańce i co? Biedny Alanik, wszyscy na tobie atencję szukają. No, widzisz, no. Jeżeli ktoś jest ciekawy i można się na nim jakoś w jakiś sposób wybić, no to robią, tak? To ty namawiasz ludzi, żeby atakowali Ferrariego na ulicach. Nie, absolutnie. Kiedy ja tak powiedziałem? Widziałeś coś takiego? Absolutnie, nie. Wtedy co apteka do niego wleciał w tym, nie wiem, czy widziałeś te story, czy tylko słyszałeś kogoś z pogłosek, teraz się przyznaj. No, z pogłosek słyszałem. No właśnie, no to widzisz, no to się nie... A dobra, to co powiedziałeś? Ja napisałem tak, że dobrze zrobił, bo to kurwa oglądały też tak samo dzieci i dobrze zrobił, że tam wleciał, kurwa, i zahamował te, kurwa, jak to się mówi, ale musiał kurestwo, co tam się odpierdzielało. Dobra, ale mógł wlecieć i tego nie nagrywać, tak? Nie dodawać do historii w ogóle. Ale dlaczego nie zrobił? Dlaczego? Dobrze, bo kurwa, nie. Właśnie tym filmikiem pokazał też, że kurwa, nie powinno czegoś takiego mieć miejsca. Po drugie, pokazał też, że kurwa, że Farmazon zostawił swoich znajomych, którzy tam byli w hotelu. Ale on się promuje czymś takim, wiesz? Ale widzisz, no to... Atakując innych zawodników. No to widzisz, no to... Ale czekaj, bo uważasz, że apteka dobrze zrobił, że wbił i tam straszył? Nie, znaczy nie to, że coś tam straszył, bo ja tylko tam zobaczyłem urywek i dlatego tak napisałem. Dobrze zrobił, że to przerwał. Że na przykład... Oglądałeś te streamy? Nie, bo nawet Wojtek mi... Ja oglądałem te transmisje, stary, i naprawdę... Prócz tego, że powiem ci tak, dużo gorsze rzeczy wydarzały się w necie, nie? On tam nie robił nic złego. No kurde, wiesz, jeżeli na przykład siada mu tras na plecach i zaczyna go masować i on mówi, oj, to chyba nie dziewczyna, to chyba coś tym. Nie, dla fajnego. Mnie to jest śmieszne. No to może być dla ciebie śmieszne, wiesz, znaczy, dlatego, wiesz, no, ale to, też... to jest, dla innych jest śmieszne, dla innych jest niesmaczne. No. Wiadomo, że każdy ma swoje zdanie, tak? Ja wyraziłem swoje zdanie, tak? Promowanie na przykład takich... Ja wyraziłem swoje zdanie, rzeczy, mam prawo w internecie, że coś jest złe, ale jeśli to jest w formie prześmiewczej, humorystycznej, to jest co innego, nie? No ale można coś raz zrobić prześmiewczego, ale nie kurwa cały czas, nie? Tylko on właśnie z tymi aktorkami też, wiesz... To nie były aktorki, to normalnie były zamówione dziewczyny, to nie były aktorki, ale, ustawione, że ale wiesz... Ale zobacz, że nagrywali filmy, stary reżyser. To było na wszystko cały czas na żywo, tak było, kurwa, wiesz. Ale były też filmy na YouTube'a, stary, że tam było, że ja wiesz... Nie wyglądają, że... ja nie zagłębiałem się, ja tylko wyraziłem... A to nie uważasz, Alan, ale że słuchaj, to nie jest dobre, stary, ja tylko że wyraziłem swoją psujesz aptekę, ale ja... który przerywa im to, a nie widziałeś na przykład tych treści, które tworzył Amadeusz? Ale kurwa, jeżeli kurwa gościu, jeżeli ktoś ma do czynienia cały czas z transami i kurde, tak jak mi Wojtek powiedział gdzieś tam, że mówię tam, oj, to nie, chyba nie dziewczyna, no dla mnie to jest niesmaczne, no i tyle, i miałem prawo to wyrazić. Ja nie mówię, że kurwa zajebiście go propsuje. Zrobił też na co uważał, za słuszne, tak, jeżeli chodzi o aptekę. I tyle. Zrobił to, co uważał za słuszne i moim zdaniem kurwa dobrze zrobił i tyle, no.
Na pewno nie powinien tego nagrywać. No to, to już to mówię. No wiesz, to, o co chodzi? No to, to jest, mówię, no to, to w ten dobra, sposób no. On promuje się atakując zawodników, wiesz? Każdy szuka, jak to się mówi, każdy szuka, jak to, nie wiem, czy szukał, ale wątpię. No, no, no właśnie, o sobie tak jak na tobie, mówiłem, biedny Alanik, na którego wszyscy atakują, szukają atencji. A innych zachowania takie promujesz. To jest twoja decyzja. Ale co ja promowałem? No przed chwilą powiedziałeś, że dobrze zrobił, tak? Apteka. Dobrze, że to przerwał. Dobrze, że to przerwał. Ja nie mówię, że kurwa, że... Ale on w ten sposób się promuje, tak? Czyli widać twoją hipokryzję. Ale co ja takiego kurwa powiedziałem hipokrytycznego? Tłumaczę ci. No. Że propsujesz aptekę za to, że się tam wbił, a narzekasz na to, że ciebie atakują, że chcą się na tobie wybić. Ale on się wątpię, żeby on chciał się kurwa w jakiś sposób wybijać. On kurwa siedzi no to w Tajlandii. Po co to nagrywał? Ale on siedzi w Tajlandii. O, to po co to nagrywał? Słuchaj, daj mi powiedzieć, on siedzi w Tajlandii, on nie potrzebuje kurwa jakiejś promocji albo coś, absolutnie. Ale... Więc wątpię, żeby on chciał kurwa się bić czy coś. On siedzi tam cały czas, tam ma swoje interesy i tyle. On nie ma kurwa potrzeb, żeby on się kurwa jakoś specjalnie wybijał, bo on tego nie potrzebuje. Jaki inny powód był nagrywania tego? Moim zdaniem, nie wiem jak było rzeczywiście, bo osobiście nie miałem go okazji poznać, ale z tego co widziałem, że to po prostu przerwać, bo to jest, no tak już brzydko mówiąc, tak wcześniej on powiedziałem. On nie przerwał tym filmem nic. No to widzisz, to może chłopaki próbował. Dalej to, może, to, nie, no to może próbował czy coś. Więc wątpię, żeby on szukał kurwa jakiejś atencji. Ferrari to jest też. No to wiesz, można o nim dużo właśnie, mówić, druga ale to jest sprawa. Taka postać, gdyby która on nie szukał, podda dobra, się jakimś, wiesz... Dobra, jakimś... gdyby on szukał atencji, to by to robił cały czas. Przerywał i tak dalej. Zrobił raz, chuj, przerwał i tyle. Może myślał, że tym przerwie. Nie przerwał, dobra, chuj. Mówi, dobra, niech się chuj nie się dzieje. Myślę, że... Dobra, ale nie dostał atencji? Dostał 40 tysięcy followów. Ale nie wiem, ja mówię, ja go... To wystarczy, że raz zrobił, dostał 40 tysięcy followów. No i co? I przerwał tym i tyle. Gdybym dalej kurwa szukał kurwa rozgłosu, to by dalej coś takiego robił, tak? No tak jest moje zdanie. A może nie chce, żeby to się już znudziło, wiesz o co chodzi? Zrobił nie to wiem, raz, za drugim razem już nie dostanie tyle followów, co za pierwszym. Więc mu się tak naprawdę udało, jeśli no to jeżeli kurwa Ferrari robi raz coś, no to co, jeżeli dalej kurwa kręcił tego Twitcha, no to robi i dalej followersy. To jest inna sytuacja. Dla mnie by się daje, chodzi czegoś... komuś o wyświetlenia, tak? Tak jak Ferrari mówi, byle co kurwa, ale... nie mówię, tyle rzeczy co on kurwa robi dla wyświetleń, to jest głowa mała, nie? No dobrze, ale to on ale nie atakuje ludzi dla wyświetleń, wiesz o co chodzi? To robi dużo rzeczy dla wyświetleń, nawet złych, ale nie atakuje, tak? Co mam ci powiedzieć, no? Przyznasz, że jesteś hipokrytą? No nie jesteś hipokrytą. Każdy kurwa wyraża swoje zdanie i tyle. No twoje się jedno z drugim trochę nie zgadza. Wiesz, bo jeszcze odnośnie tego, czy apteka chciał zyskać w tym jakąś atencję, czy nie. No właśnie, no to już dla niego pytanie, nie do mnie. To jeszcze chcę ci powiedzieć, że na jego storce no znaczył wszystkie najmocniejsze federacje w Polsce, nie? To może, żeby nie, do nich to sięgnęło, czy coś, to nie wiem, o co w tym chodziło, ale no... Ale na pewno nie po to, żeby atencję zyskać. Dobra. No nie do mnie takie pytanie, no nie do mnie takie pytanie. Pasujemy ten temat, bo nie ma co już jakby ten, jakby go ciągnąć. Który pojedynek był dla ciebie najłatwiejszy, Max? Z Ferrari. W stójce. Tak? Tak. Najłatwiejszy? Tak. Okej. Okay. No, tak, no. A w przypadku wygranej Alana, czy będziesz chciał rewanż w MMA? Wiesz co? To jest dobre pytanie. Dlatego, że niby tak, ale Alan musi sobie wpierw na ten rewanż i tak zasłużyć. Dobrze, już powiedział, że i tak wiesz, muszę walczyć. Tak, właśnie o to mi chodzi. Doszło, że tylko dlatego mówię federacji, żeby dawali mi walki w mojej kategorii wagowej. Będę mieć zaraz dwa pasy, tak? Jeśli Alan będzie chciał walczyć o jeden z nich, no to musi coś powygrywać. Dobrze. Czekajmy, fajnie by było, gdybym też zaczął rewanż z Arkiem. Tak jak już gdzieś mi to cały czas mówię, że siedzi mi to w głowie. Fajnie by było, bo oczywiście nie, że do niego nie mam do Arka, ale siedzi mi ten rewanż cały czas gdzieś tam w głowie, z tyłu. I będę dążył do tego, żeby do tego doprowadzić. I wiem, że też na pewno federacja też mi nie da jakoś walki z tobą od razu, po wygranej z tobą, tak więc będę musiał zasłużyć sobie, dlatego cieszę się, że zagoszczę to je na dłużej, a nie tylko na tą walkę z tobą. To będzie twój koniec. No to przegrasz, nie będzie. Ale twój nie, ale obsłowić. Tak, przegrasz. Spójrz mi prosto w oczy, patrz, spójrz mi prosto w oczy i zobaczysz, że przegrasz, kurwa. Obiecuję ci, że przegrasz. Obiecuję ci, że. Panowie, nie musicie tylko patrzeć sobie blisko w oczy, ale w ogóle to zapraszam was do face to face'a. Stańcie naprzeciwko siebie. No co? Co nie masz kark? Weź kark. Co ty, kurwa? No co, weź kark. O!
Trochę się... Dopinam się tutaj, kurwa, po prostu. Jakbym tam chodził cały czas, też bym miał taki kark, kurwa. Nie, bo ale, na szczęście tu karki nie walczy, tylko siła pięści, siła w nogach. A tu ma, kurwa, potężne, kurwa, no, nogi i uderzenie. Nie wiem. Ja ci to zrobię, stary. A? Jasne. Proszę, Maksiu, i zapraszam jeszcze raz do Face to Face'a. Stoję normalnie, się przypychaj. Ty zacząłeś. No przecież ja stoję normalnie, że kurwa farsz. Ja tylko przyłożyłem głowę, no, a ty z łapami. Widzisz tu, kurwa, to jest, kurwa, linia. To ty z łapami wyskakujesz, jakiś wieśniak. Nie, no ty, kurwa, z głową, kurwa, myślisz, że masz fajne karki, ty. Myślisz, że masz fajne karki, kurwa. No ja lanik, o, będzie, kurwa, będzie bolało. Będzie, będzie bolało, będzie, obiecujcie, że nie będzie bolało. Twój koniec. Nie dojdziesz nawet na after, nie wiem, czy do hotelu nawet dojdziesz, o własnych siłach. Weźcie mu, zamówcie kulę od razu. I koniec. Przepiękne face to face, zapraszam cię, Maksiu, na swoje miejsce, ciebie również, Alan. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten panel, a już za chwilę Ferrari Łaszczyk, czyli wisienka na torcie, main event gali Fame 17. Wracamy po reklamach, a teraz ziuch! Dziękuję proszę bardzo. Kamerę na nasz monitorek. Dzięki, Alanik. Dzięki. I dzięki, Maksiu. Dzięki. Już za chwilę Ferrari Łaszczyk, tak więc oczekujcie, czekajcie przed monitorami. No i oczywiście możecie sobie, nie wiem, zrobić jakiś popcorn albo zapiekanki. Chuj wie, co tam jecie. Czekamy. A w dzisiejszym materiale sprawdzimy coś niesamowitego, ale w sumie wszystko, co miało robić wrażenie, zostało sprawdzone. Wow! I to dopiero robi wrażenie! Odbierz ponad 2 złote i 5% bonusu z kodem FAME. Kodem FAME 10 otrzymasz 10% zniżki w sklepie SFD. Odwiedź zaadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzone zbiórki. Zaadoptuj.pl. I witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie na ostatnim panelu Face to Face dzisiaj.
Potrójne face to face. Moimi gośćmi jest Kamil Szczurek Łaszczyk. Siemanko, już nie taki szczurek. Przyjebałeś na masie. 69 kilo. 69 kilo, ale no w normalnej, normalnie z... No, przypasowałeś. Zresztą gadaliśmy ostatnio na trailerze, to mówiłeś właśnie, że Wigilia teraz była masno. Od 12 lat jadłem sobie po prostu to, co chciałem, ile chciałem. Nie trzymałem diety pierwszy raz od 12 lat. Superancko. No i oczywiście Amadeusz Ferrari Roślik. O, kurwa. A, zegarek to jedno, ale jaki uścisk z dłoni. No, się ćwiczy. Co bije? Kamila. Tak. Nie no, jest naprawdę siła w tym uścisku. Jeszcze jeszcze Ferrarka nie miał takiego gripu, takiego uścisku. Ale zanim przejdziemy do wartości merytorycznych dzisiejszego panelu, to na samym początku formuły sponsorskie. Muszę oddać mikrofon. Dostałem od reżyserki informację. Sekundkę. Będziemy mieć taki teraz awkward momencik. Już działa wszystko? Dziękuję. Dobrze. Zanim przejdziemy do wartości merytorycznych tego programu, no to oczywiście formuły sponsorskie. BetClick posiada w swojej ofercie kursy live na wszystkie walki Fame 17 i możecie je sprawdzić na stronie lub w aplikacji betclick.pl. GBS, oferta specjalna od GBS, tylko dziś do końca trwania programu z kodem FAME30 dostaniecie 30% zniżki na cały asortyment w sklepie gbs.pl. Dodatkowo odbierz za darmo ponad 2 zł i bonus 5% do ładowania z kodem FAME na keydrop.com. Sponsorem dzisiejszego programu jest Keydrop, a dodatkowo SFD, Apis Natural Cosmetics, HotPay, 5 posiłków dziennie, Street Gods, nasi partnerzy techniczni to Pitbull i Stormcloud, partner medyczny MML, patron medialny Super Express i przypominam, że galę możecie zobaczyć 3 lutego w Kraków, Tauron Arena, bilety do zakupu na stronie fejmema.tv i pay-per-view również na stronie fejmema.tv. A teraz lecimy już, panowie, do programu, na który nie ukrywam, że sam bardzo mocno czekałem, bo macie chyba sobie bardzo dużo do powiedzenia, a na konferencji ostatnio nie mieliście okazji poruszyć pewnie wszystkiego, a od czasu konferencji pojawiło się dużo nowych wątków, które dzisiaj sobie rozwiniemy, ale na samym początku na rozgrzewkę tak lub nie, czyli taka jakby zabawa, w której mówimy tylko i wyłącznie tak lub nie, nie ma pomidora, żadne trochę tak, trochę nie, żadne obojętne, tylko lecimy po prostu. Panowie, jesteście alfa maile, możecie, macie dojebać po prostu tak, jak czujecie. Zaczniemy od Kamila Łaszczyka. Nie pokazałem się na konferencji z najlepszej strony. Mówisz tak lub nie? Tak. Nie. Walka z Ferrarim to dla mnie easy money. Tak. Ferrari w boksie przegrałby w 20 sekund. Tak. Jestem bardziej inteligentny niż Ferrari. Tak. Mam silniejszą psychikę od mojego przeciwnika. Tak. Nie ma frika, który mógłby mnie pokonać. Chyba tak. Sport to całe moje życie, a friki to moja nowa zajawka. Tak. Powinienem już dawno być mistrzem świata wagi piórkowej w boksie. Tak. Za dużo słów padło, przez co nie podam Amadeuszowi ręki po walce. Tak. I teraz Amadeusz. Jestem najlepszym polskim freakfighterem. Tak. Łaszczyk powinien mi dziękować za to, że ma walkę ze mną. Tak. Łaszczyk jest moim największym wyzwaniem jak do tej pory. Teoretycznie tak. Jestem bardziej inteligentny niż Kamil Łaszczyk. Bez wątpienia. Mam silniejszą psychikę od mojego przeciwnika. Nie wiem. Kontuzja i melanż w przypadku przegranej nie będą moim usprawiedliwieniem. Na pewno nie. Jestem w stanie wygrać z Tomaszem Adamkiem. Tak. Wierzę w to. Okay. Alan Kwieciński to aktualnie mój największy wróg. Nie. Uśmiałeś się, Kamil, z słów chociażby poruszmy Tomasza Adamka. Jak skomentujesz te słowa? Debil, tak to powiem, debil. Tak w skrócie. Czyli Amadeusz nie wie, na co się pisze, jeżeli chodzi o walkę. Nie, jak może wyzywać z wagi ciężkiej mistrza świata? Gdzie on? Nawet on nie był mistrzem świata wagi ciężkiej. Tak, ale był, nie? Ale on nie był mistrzem świata, ale był mistrzem kategorii niżej. Ale jednak no, mistrzem świata. To ważył i tak więcej niż ty, więc... Ja mogę przymasować, a zresztą spotkalibyśmy się jak już w formule MMA.
Ale to wiesz, formuła MMA, tak jak mówię, no, formuła, ale tak jak mówię, no, umiejętności, okay, lata pracy, to, no to, ja może, to tak nie działa. Mogę powiedzieć, jak to z mojej perspektywy wygląda. Z mojej perspektywy wygląda to w następujący sposób, że ludzie nie mają jaj być tym, kim chcą. Ja mam takie jaja, ja uważam, że spokojnie sobie ciebie pokonam, co nie? I na przykład to, że ty masz ograniczony do pewnego stopnia umysł i nie umiesz sobie tego wyobrazić, że ja mogę to zrobić, ja nie mam takich limitów, stary. Ja uważam, że to nawet nie jest wcale mój szczyt. Ja uważam, że mogę nawet latać na światowych, kurwa, ringach, dosłownie. Chodzi mi o to, że można być, kurwa, kim się tylko chce. Ja wiem. Ja też, no ja też, ja to w swojej głowie wiem o tym, że mogę być kim chcę. Dokładnie. I chcę być mistrzem świata i będę. Tak jak mówię, że wiem, że cię zleję i zleję. To już swoją drogą, nie? Ale chodzi o to, że możesz być kim chcesz. Chcesz być milionerem, to po prostu, kurwa, zrób. Rozumiesz? Wszystko jest możliwe. Ja to udowodnię, że to jest możliwe. Tak. Zobaczymy. Tak. Już trzeciego. Ja uważam, że po walce z tobą dopiero wtedy ta zacznie się gadka na temat Tomka, bo na razie to można sobie gadać, wiesz, o co mi chodzi, ale jak wejdę, zrobię robotę, to wszystko jest możliwe. Wszystko. A mam pytanie jedno. Jeśli bym wygrał z tobą, co nie? To czy uważasz, że wtedy jest możliwa walka z Tomkiem, czy nie? Ja to nie wiem, no musisz zapytać się Tomka. Pytam cię, co ty myślisz? Nie, to nie, ja wiesz, że ja jestem... Ja ci powiem, Kamil... Nie mogę mówić za niego. O co chodzi Amadeuszowi? Czy potencjalnie, w momencie, gdyby Amadeusz z tobą wygrał, czy wtedy jakby waga jego słowa odnośnie jakby wezwania do Tomka Adamka nabrałaby większej takiej barwy? Wiesz, o co chodzi? Myślę, że nie. Czyli, że... Twoja porażka z Amadeuszem? Potencjalna oczywiście, bo no, nie mówię, że tak będzie. Niemożliwe, no, naprawdę niemożliwe. Okay. Wszystko jest możliwe. Wszystko. Zobaczymy już trzeciego. Ja, moi drodzy, zapraszam was serdecznie do pisania SMS-ów. Fajny jesteś wariat, mam nadzieję, że pozabijamy w tym oktagonie. Kurwa, widzę, że jesteś niezły psychol, nie? No, serio, jestem. Mam ochotę, kurwa, w chuj się z tą napierdalać. No. Tylko że ty bić się nie umiesz. To zobaczymy, jak będę na tyle leżał. Będę bił. Najpierw musisz, wiesz, zaczyna się walka w stójce. No dobra. Tego zacznijmy. A ja wychodzę z założenia, że jeśli walka będzie się toczyła w stójce, to cię znokautuje. Jeśli przyniesie się do parteru, to zmiażdżę ci twarz. Powiedz mi, tymi wiatrakami? To żula spod sklepu lepiej się bije. No, to są takie gadki, jednak usypiam czasami nimi, nie? No wiesz, usypiasz tak naprawdę amatorów. No jaki będzie wstyd? No. Jak cię jednak zgaszę. Co? Wiesz, człowieku, ty wiesz, to, że wiesz, że suplementy, odżywiasz się w aptece. Kto bierze, ten bierze, nie? Że odżywasz się. Wyglądasz no, wiesz, odżywionego. Słuchaj, ja jestem odżywiony, bo ja od 12 lat jem sobie co chcę. Od 12 lat nie trzymam diety. Tego nie rozumiesz, bo jesteś głupi. Jak się rozumiem, kurwa? Ważę 68-69 kilo, no więc no, życie, no. Na pewno przytrzymam. Zobaczysz to w walce. Mhm. Zapraszam serdecznie do pisania kreatywnych pytań, na które będziemy oddzwaniać, bo myślę, że dużo osób chciałoby porozmawiać albo z Kamilem, albo z Amadeuszem. Będziemy z wami teraz tutaj na pewno długo. Mam również przygotowanych dużo fajnych rzeczy, tak więc, no panowie, wy też jesteście w sumie samograjem, jeżeli chodzi o program, bo wy sami. Znaczy, jest tylko jedna różnica, jaką mogę powiedzieć między tym rywalem, a tych, których miałem poprzednich, że z każdego z poprzednich chociaż do jakiegokolwiek stopnia znałem, tak? My tutaj w sumie chyba nie wiemy o sobie dosłownie nic, nie? To jest tak, jak widzimy się drugi raz na oczy, że każdym, wiesz, o co mi chodzi, że pierwszy raz takie inne zestawienie, że nie widziałeś nigdy, przynajmniej w moim przypadku freakfightowym, że nie widziałeś nigdy gościa na oczy, nic na jego temat teoretycznie nie możesz powiedzieć. No i nie jest też z branży takiej tej medialnej, gdzie na pewno masz dużo brudów i tak dalej. Tutaj nie ma czegoś takiego. No. Chociaż wyzwaniają do mnie chłopaki z kadry i pierdolą różne rzeczy, ale ja raczej nie jestem taki, żeby... Nie chcesz, co mi ludzie mówią. Uwierz mi. Nie chcę tego słyszeć. Bo to nawet twoi koledzy potrafią do mnie pisać i z którymi trenujesz na sali. Jesteś chujnie sportowiec i chujnie zawodnik. No dobra. To się okaże na walce, nie? A czy faktycznie do ciebie piszą, może cię podpuszczają? Nie wiem, może podpuszczają. Zobaczymy. A co mówią? Możesz powiedzieć. Chuj, ja trenuję. Taki zawodnik. I głupi jesteś w tym momencie. Dla mnie jesteś głupi, bo wejdziesz do gościa, który trenuje całe życie. No w porządku, że trenujesz całe życie, ale trenujesz troszeczkę inny sport, po pierwsze, a po drugie... Bije się od dziecka, od 8 roku życia. No tak, bo ja się zacząłem bić dopiero... No nie wiem, kiedy zacząłeś bić. No, pokazało mi tylko, wiesz, to jak byłeś w Tajlandii, w Yahoo Cox i pokazałeś, że zostawiłeś chłopaków. Okay. Jak taka pizda, jak taki chłopak, który w ogóle nie ma jaj. Okej, w porządku. Jeszcze gadasz takie rzeczy, że ty się tylko bierzesz o tego. Co, ty się nie biłeś na ulicy nigdy?
W życiu, no teraz, raz się wygrywa. Wiesz co? Raz się wygrywa, wyobraź sobie, że mam, że kiedyś miałem pewną sytuację, gdzie ktoś mi wjechał i skończyło się i co, to, masz że zostałem pocięty. I masz traumę? Nie, nie mam traumy. No to jest to człowiek, no to ale to. Poczekaj, daj mi tylko dokończyć, co nie? I wyobraź sobie, że będąc w Tajlandii, facet, ja mam w domu dziecko, ale ja mam rodzinę, facet, mam pieniądze do zarobienia i mam ciebie do zlania. Rozumiem, i jak dobrze, mam komukolwiek udowodnić, facet, czy mam jaja, to mogę każdy to... Każdy facet, no? Który by wjechał jeszcze, jeszcze rozumiem cię, jakby to wjechał jakiś zagraniczny gościu, mhm. A to wjechał Polak i ty wystraszyłeś się ja taka pizda. Dobra, a skąd miałem wiedzieć, czy mi czegoś na przykład nie wbije? No tak, od razu ci wszyscy cię kurat, no. Ale skąd ja mam to wiedzieć? Ja co jestem, kurwa, wróżbita Maciej? Może jestem wróżbita Maciej. Ja no, uważam... Ty wróżbita Maciej, że od razu uciekłaś, to wróżbita Maciej. Nie uciekłem, tylko wyszedłem, jest taka znacząca no, różnica. No to było widać, jak stąd spierdolałeś szybko. Nie, tak akurat nie było widać, wyszedłem no, było normalnie widać. Spokojnie. No, było widać, jak to skakałeś po łóżku. Jak... No, ja wiadomo, że wskoczyłem, wiesz, stary, jakby tu ktoś wie. Wiesz, jak wlatuje ktoś i krzyczy, kurwa, nie wiesz, o co chodzi, pierwszy raz widzisz typa ja na ja tak się nie reaguję, dalej. Ja bym tak nie zareagował. I tak większość moich znajomych, których ja znam, których trenują, którzy mają, trenują jakiekolwiek... Dobra, masz nie, grania na internecie w momencie, jak ktoś mnie uderzył, na przykład Eryk Wykładzina, ale jak ja zareagowałem. Nie. On mnie nie uderzył, to mnie udałem, nie, byłem... Nie oddałbyś za mnie nikt. Nie oddałbym mu, gwarantuję ci, żebym mu oddał. Gwarantuję ci na wszystko, żebym mu oddał, to po pierwsze. Ja nie chcę być, Kamil, też stronniczy w żadnym razie i tak dalej, ale no jednak uważam, że 30 kilo cięższy apteka, dodatkowo no ryzyko jakiejś kontuzji i tak dalej, no Amadeusz miał jakiekolwiek powody, żeby wiesz, żeby się tak zachować, a nie inaczej. Nie? Apteka, okej. Okay. A to nie jest apteka? Jeszcze raz? A to nie jest apteka? Też apteka. Co znaczy, on ma taką ksywkę. On ma taką... No nie wiem, jaką ma ksywkę, no ale też w aptece ja. Mm. Co za mnie w ogóle wiesz? Co dużo. Gówno mnie wiesz, chłopie, gówno mnie wiesz, kurwa. Taka apteka, jak ja cały miesiąc, kurwa, na transmisji, dzień w dzień byłem nachlany, to kiedy miałem walić tą całą aptekę? Czyli co, nawet nie trenowałem i waliłem aptekę? Stary, ja ogólnie jestem byłem sprinterem kiedyś, co nie? Ja mam po prostu zajebiste geny. Szybko uciekasz. No, albo widać. No zobaczymy, kto będzie uciekał w oktagonie. Zobaczymy, co, zobaczymy. No. Wiesz co najlepsze, że wejdziemy do oktagonu, tam już będziemy tylko my i tam już nie będzie niczego, więc zobaczysz. Zobaczymy, jak będzie, kto wiem, będzie. Wiem, że będziemy tylko my, byłem tam już. Będzie fajnie. Fajnie, że zobaczy, będzie fajnie. Mamy pierwszy telefon. Halo, halo. Halo, halo, słychać mnie? Tak, słychać. Siemanko, jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanie? Cześć, Marek Towarek z Wrocławia. O, akurat gadaliśmy o aptece. A o, twoje nazwisko zobowiązuje. No, nie da się ukryć. Przechodząc do pytania, mam pytanie do ciebie, Voxel. Mhm. I chciałbym jeszcze wcześniej poruszyć temat, który był poruszony na poprzednim panelu. Dotyczy Ferrariego i tego, co mówił Alan o Trans TV. Alan tak bardzo mocno wchodził w kwestię tego, że apteka powinien, że dobrze zrobił, bo temat jest no, nieodpowiedni dla dzieci, a tak naprawdę no, nie wydaje mi się, żeby target, do którego celuje Ferrari, to były dzieci. Targetem takim są widzowie Freeza. I jakby no, i temat ten jest no, tak naprawdę z dupy i no, to jest totalny farmazon. A jeżeli chodzi o dzieciaki, no to rodzice powinni pilnować tego, co dzieci oglądają, a nie jakby czepiać się każdego, który występuje w przestrzeni publicznej o to, co robi, nie? I no, generalnie tak chciałem tylko wspomnieć, nie zdążyłem się to dzwonić na wcześniejszym panelu. No i jeszcze warto dodać, drogi panie Towarek, że twoje transmisje były później chyba po drugiej już oznaczane jako plus 18. Zawsze było oznaczone plus 18. Że one od razu łapały ten algorytm jako plus 18. Więc. A na Kiku nawet, bo na Twitchu pisaliśmy plus 18, a na Kiku zaznaczaliśmy opcję, że można od 18 lat to oglądać, to po pierwsze. No. A nie wiem, to pytanie do ciebie, do mnie, bo nie wiem, kto ma odpowiadać. A czy tylko chciałem tak nawiązać do tego, co poprzednio było poruszane. Pan Towarek chciał podsumować jakby Alana po prostu. Ja ogólnie nie słuchałem tego, co gadał Alan, bo miałem słuchawki na uszach, ale mówił, że dobrze, że tam ktoś wjechał, tak? No wiesz, idąc takim tokiem rozumowania, to znaczy, że na przykład teraz jak ja bym chciał, jaki podam jakiś skrajny przykład, nie wiem, walkę z Pudzianowskim, to co, to mam mu się kurwa do domu włamać? Wiesz, no to jest głupota, zresztą... Co, no nie wiem w sumie, co on tam dalej pierdolił, ale jak popiera takie rzeczy, no to spoko, nie? Jego sprawa. To dzięki za telefon.
Czy jeszcze jedno pytanie do ciebie mam, bo wiem, że masz kontakt. A jak mogę tylko jeszcze dokończyć, a co do tego Trans TV, ja to robiłem dla ludzi po to, żeby była zajebista rozrywka, żeby były zajebiste jaja, no przecież no ludzie czasami ponoć sikali ze śmiechu, przez to mieliśmy tak dużą oglądalność, no i co, no o to właśnie chodzi chyba w tych internetach, żeby dostarczać ludziom rozrywki i niedługo ruszamy z kolejną edycją, tylko polską wersją. Okej, okay. Jeszcze te pytanie? Tak, no bo wiem, że masz kontakt z Masnym Benem i czy jest w jakichś planach występ na którymś z nadchodzących festiwali w tym roku? No bo w zeszłym roku nie udało się pojechać na Sound Festival, nad czym bardzo ubolewam, a chętnie w tym roku bym się wybrał na Masnego Bena. Masny Ben teraz chudnie, już nie będzie taki masny, ale jak najbardziej ma dużo pomysłów. I na pewno w tym roku coś się wydarzy. Dzięki za taki też off-top, no ale mimo wszystko musimy skupić się tutaj na naszych gościach Kamilu i Amadeuszu, tak więc dziękuję ci bardzo. No i masz pewność, że na pewno jakiś festiwal będzie tutaj ode mnie. Dobra, dzięki, to powodzenia chłopaki w walce, niech wygra lepszy. Trzymaj się, byku, pozdro. Oczywiście zapraszam dalej do telefonów, a ja lecę do pierwszego pytania. Amadeusz. Tak. Kamil Łaszczyk wspomniał w wywiadzie, że w jego dyscyplinie, czyli boksie, nieważne ile byś ważył, znokautowałby cię w pierwszej rundzie. Jak twoim zdaniem wyglądałaby walka w boksie z Kamilem? No ja jestem już szczery, więc nie będę wijał w bawełnę, że nie miałbym z nim najmniejszych szans w boksie. No, zostałbym po prostu ośmieszony, jeśli wyszedłbym po boksersku. No i co? A jak to się ma w MMA? Uważam, że on prawie nie ma żadnych szans. Zawsze można liczyć na jakiegoś lucky puncha. Puncha, tak jak widzę, że tutaj mi zarzuca jakieś apteki, a z tego co wiem, sam sobie się dodatkowo suplementuję, co widać na załączeniu. Ja mam badania. Ja się badam. Mam badania. Tak. W boksie zawodowym są takie coś jak badania. Okej, to kiedy masz następne badania? No bardzo możliwe, że za niedługo, jak będę zaraz po tej walce, zaraz będę miał następną walkę. No dobra, no ja wierzę ci na słowo. I co? W MMA uważam, że ja tutaj jestem sporym faworytem. Co prawda doznałem pewnej kontuzji, więc miałem przerwę w treningach. Wznowiłem już treningi. Trenuję kilka razy w tygodniu, więc uważam, że tutaj Kamil bardzo się zaskoczy na walce, ponieważ ja jestem bardzo genetycznie przystosowany do tego sportu. Bardzo dobrze genetycznie. Mamy telefon w tym temacie. Halo, halo. Siemano. Siemanko, jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanie? Z tej strony Mraziu z Częstochowy, pozdrawiam was bardzo. Siemanko. Proszę źle nie kojarzyć. A spokojnie. Panowie, można zadać pytanko? Może. Stary, no to jest moim zdaniem clue tego programu, więc czekamy. O, Boksdel, kotku, kochany ty mój, oj. Dobra, panowie. Nie mam żadnego pytania, ale mam ładny wierszyk dla was. Dobrze. Czekamy. Tylko nic o opierdalaniu koguta. No dobra, no to kurwa nie. Spaliłem ci żart, tak? Nie. Słuchaj, jadę z tematem. Boksdel, chudzinko moja. Ależ piękna twarz jest twoja. Boksdel. Kawał świni. Już wygląda jak pół świni. Piękna sylwetka, wyrzeźbione ciało. Tańczyłby sambę nawet w Guantanamo. Ferrari, nieskazitelna fryzura. Ciągnąłbym jak chuja. Dobra, do widzenia. Trzymaj się, stary, ale to było strasznie... Ogólnie tu jest ogólnie zimno, nie? No w chuj. Jest tu zimno. Po odsłuchaniu tego wiersza zrobiło się jeszcze zimniej. To jest brus. Lecimy dalej. Kamilu, Amadeusz wielokrotnie w wywiadach wspomina, że zmienił twoje życie na lepsze, a to okazałeś się bardzo niesłownym, niehonorowym człowiekiem, dodając, że jesteś patusem. Jak ty natomiast postrzegasz Amadeusza? Z tego, co ludzie mi piszą, to jest dobrego domu, a zachowuje się taka patologia, więc to jest w jakiś sposób dla mnie, no ja tego nie rozumiem. Może wiesz, jestem z innego świata,
Ja tego nie rozumiem, naprawdę. Uważam, że powinien pokazywać się bardziej sportowo, niż wyzywać, cisnąć, czy robić tam jakie tam on robi rzeczy. Pokazać po prostu sportowo się dobrze, a nie po prostu krzyczeć, robić się patologię. No ale jakbyś nie zauważył, to najwięksi, jedni z największych sportowców od dawna stosują coś takiego jak trash talk. Jest to nieodłączną częścią tego sportu, więc nie wiem, dlaczego cię to w ogóle dziwi. A ja nie uważam się za sportowca i nim po prostu nie jestem. Może kiedyś nim będę, jakbym zmienił swoje życie. Może głębokie, szerokie. No, no ale... Ty w sumie też jesteś z innego sportu, więc można powiedzieć, że raczkujesz dopiero w moim. W twoim? No raczkuję. No. Ale mimo wszystko płaszczyzna stójkowa jest tutaj na mega mocnym poziomie. No spoko, ja się nie boję z nim napierdalać ani w stójce. Ja uważam, że go zleję, naprawdę, jestem tego wręcz przekonany, serio. Mam co, uwierz mi, że jestem kurwa wizjonerem, potrafię przewidzieć przyszłość, jak wykrzyczałem prawdę Filipkowi prosto w ryj, że będę największą gwiazdą w tej federacji i tak dalej, tak też jest. I uwierz mi... No, bo robisz z siebie największego debila, to nie dziwię się. Jednak mówisz, że robię z siebie debila, ale patrząc... Daj mi tylko dokończyć. Tak patrząc prawdzie w oczy, to jednak jest bardzo duża część społeczeństwa, która chciałaby być taka jak ja, ale nie wątpię, żeby była duża część społeczeństwa, która chciałaby być taka jak ty. Więc kto tutaj robi z siebie? Ja wolę być sobie spokojnym, grzecznym chłopcem, a wchodzić do ringu i robić swoje. No ale przecież ty nie jesteś spokojnym i grzecznym chłopcem. Uwierz mi, że jestem. Może nie byłem w wieku 18 lat, ale teraz jestem, bo nabrałem dużo pokory i dużo szacunku do ludzi, do osób. No tak jak mówię, do ciebie nie mam szacunku, zwłaszcza, że żeś wyzywał mnie, powiedział, że jestem, co powiedziałeś dokładnie, że jestem bez zasad. A powiedz mi, jakie ty miałeś zasady waląc chłopowe z partyzanta? Ja rozumiem, okej, wyzywał ci może rodziców, bo tak coś słyszałem, żeś wyzywał, ale słuchaj, prawdziwy facet, ja jako facet, jakby mój ktoś wyzywał rodziców, to powiedział, ty chodź, cwaniaczku, idziemy na zewnątrz, robimy, wyjaśniajmy to, solówkę robimy. Nie waliłby z partyzanu, tylko ktoś... pokazuje, że masz jaja wielkości, no nie wiem czego. Okej, ale jak ktoś gra nie fair, to czemu ja mam grać fair? Ale no mogę ci tylko dodać jedną rzecz, że po wszystkim... Wyzywał o ciebie. Że po wszystkim ostatecznie go przeprosiłem, bo jednak męczyłem mnie wyrzuty sumienia za to, że tak zrobiłem. A wiesz, ja miałem taką sytuację. Miałem kolegę, który zrobił podobną sytuację, tak jak ty. Stałem obok. I wiesz, uwierz mi, że ten, że był nawet kolegą, to wolałem mu liścia za takie coś, bo to tak robią cioty, tak robią ludzie, którzy nie mają zasad, którzy mają jaja, no nie mają jaj. Mówisz na przykład o zasadach, a mówiłeś na wywiadach, że jak będziemy walczyć w lutym, ale, to mogę ważyć ile chcę. Ale ja tak gdzieś... Są nagle te swoje zasady. Moje zasady są takie, zacząłeś mnie obrażać, jakbyś mnie nie obrażał, to bym mógł sobie ważyć ile chcę, w dupę mam ile ty ważysz. Uwierz mi. Czyli zrobiłeś to tylko po to, żeby mnie wkurwić, tak? No. Dokładnie tak. A nie dlatego, że się bałeś? Dlaczego mam się bać? Uwaga, czego? Kurwa, przecież uwagi? Prawie nie podpisaliśmy tego kontraktu. Masz kurwa milion wymagań. Masz milion wymagań. Łącznie kurwa. Jestem sportowcem, mogę mieć wymagania. Łącznie kurwa z rewanżem w razie porażki. Mogę mieć wymagania. Bo jestem sportowcem. I wiem, jak to albo wszystko wygląda. Obsrany, nie? No dla ciebie to są obsrany. Ja jestem to pewny, że się bałeś, że będę za ciężki i cię kurwa. Ale gnią. Czego wiesz? No ja jestem pewny, że cię wgniotę nawet tak? teraz, no, a jak byłbym dużo cięższy... Ale to czekaj, mówiłeś takie rzeczy, to czekaj, jak mówiłem na konferencji, mówiłem, to chodzimy na zewnątrz, to wreszcie mówisz, że ty się bijesz tylko w oktagonie. To chodź, wyjdziemy na zewnątrz, zobacz, pokażę, wyjdziemy na surówkę. Ale wierzymy, już się za kilka dni bijemy, ja no to nie dobrze. Muszę, kurwa, wychodzić z tą no na ja zewnątrz. Wiem. No i widzisz, no, ja chciałem już sprawdzić, żeby taki byłeś kurwa. Kozak, taki miałeś jaja, to chciałem sprawdzić już wcześniej, jakie masz jaja. I co powiedziałeś? Bardzo mądre podejście. Jeszcze co najlepsze mówiłeś, że ja się cię bałem. To ty stałeś za starym, nie ja. To ty stałeś za starym. Kurwa, jak ty byłeś w gronie kolegów, kurwa. Ale co, ale jaki kolego? Wejść, co ty w ogóle pierdolisz, chłopie, nikt się ciebie nie boi. A, przecież to ja cię tutaj ściągnąłem do federacji, żeby sobie zabrać twoje 32-0. Ty nie rozumiesz, ale jak kurwa. Jak możesz mi zabrać 32-0? Normalnie, stary. Jakbyś walczył ze mną w boksie, baranie. Wyobraź sobie. Baranie, posłuchaj, jakbyś walczył ze mną w boksie, to mógłbyś mi coś zabrać. No. Nie walczy ze mną w boksie. I nie rozumiesz jednego, że po tej walce, jak będziesz szedł na mieście i ktoś cię zobaczy, to nie powie, o, to ten wspaniały bokser, tylko powiedzą, o, to ten, co dostał wpis do Ferrariego. Mi się podobają twoje liczby i tylko właśnie dlatego ze mną tutaj walczysz, rozumiesz? Cieszę się z tym. No to się wyobraź sobie, że całe życie pracowałeś na ten nieskazitelny rekord, żebym teraz ja ci wszystko zabrał, wszystko. Ty mi nie zabierzesz. Za parę złotówek. Ty mi nie zabierzesz. Tak. To może dzieci to będą o tym tak myśleć, ale nic mi nie zabierzesz, bo w boksie bym cię znokotował w pierwszej rundzie. Jestem tego pewny. No wygrałbyś w boksie, no ale... Jestem tego pewny, że w pierwszej rundzie jeszcze mogliby mi związać jedną rękę i bym cię znokotował. Uwierz mi.
A dobra, dobra, no bo byś wygrał, niech ci tu będzie, no. No i co? No i nic. No i tyle, ale uwierz mi, że to tak nie działa, jak ty myślisz. To jest... Myślisz, że ktoś, kto przegra kurwa z jakimś tam amatorem w MMA, to później ma szansę dostać walkę o tytuł mistrza świata? Ale słuchaj, to jest w ogóle całkiem inna dyscyplina. Ty tego nie rozumiesz. Oczywiście, że ja to wszystko rozumiem. Mój mózg chyba tego nie ogarnia. Ja to wszystko rozumiem. Ale to byłby przecież wstydki hańba dla świata boksu. Ale jaka hańba? No pewnie. Dla mnie nie będzie, jakbym przegrał, uwierz mi, że jakbym przegrał, to dla mnie nie byłaby hańba. Ja tak jak mówię, ja poszedłem tutaj dla pieniędzy. Mam w drodze dziecko. I to jestem tak naprawdę zrobić wszystko, żeby cię ośmieszyć i zlać. A jestem po to samo. No to zobaczymy. Nie byłem tak początkowo, ale teraz. Nie obawiasz się, Kamil, tego, że Amadeusz może w jakimś stopniu pogrzebać twoją karierę sportową? Nie. Przegrana mimo wszystko z Amadeuszem, to może odcisnąć takie piętno na twojej karierze, że ludzie będą cię mieć jako tego sportowca, który przegrał z Freakiem. No tak jak mówię, no ja jestem, wchodzi do ze mną boksu, w walce bokserskiej. Ale nie zostaniesz. Słuchaj, dałem cię dokończyć. Tak jak mówię, ja wchodzę z nim do ringu, jestem pisarzem, ja trenuję od 18 lat, trenuję boks. Trenowałem kiedyś jakieś tam judo, capoeira, jakieś tam rzeczy, ale to nie robiłem tego zawodowo. Nie byłem amatorem w tym, to po prostu trenowałem. Tak, ale ludzie patrzą bardzo zero-jedynkowo, nie? Ale to jest, wiesz, no, jakbym miał patrzeć na ludzi, no ludzie mnie widzą takim, jakim jestem. Ja nie udaję nikogo, nie będę nikogo udawał, nie będę robił z siebie kogoś, kim nie jestem. Ja jestem sportowcem, ja kocham swój sport, kocham boks i chcę, wierzę w to, że jestem w stanie osiągnąć, zdobyć mistrza świata. Skoro pokonałem mistrza świata, walczyłem z nim młodzieżowego mistrza świata, on potem dwa lata później, czy trzy lata później walczył mistrza świata i zdobył go. Więc ja wiem o tym, że mogę go zdobyć, tylko tak jak mówię, w życiu trzeba mieć też troszkę szczęścia. No i dobrego promotora, który robi wszystko dla ciebie, żebyś jednak dostał tą walkę, tak, o ten tytuł. Ja miałem 3 propozycje walki o mistrzostwo świata, ja je brałem. Dlaczego do nich nie dochodziło, no to trzeba byłoby pytać mojego promotora, nie mnie. A ja tylko dodam jedną rzecz. Ja uważam, że zostaniesz mimo wszystko zapamiętany jako gość, który przegrał z Ferrari. Pamiętaj. Ty tak sam, to jak sobie to mówisz. Przykład spać, pamiętaj, zostaniesz zapamiętany jako gość, który przegrał z Ferrari, nie jako bokser. Myślę, że to ty zostaniesz zapamiętany, że znokautował cię gościu, który waży 68 kilo. Tak też może się zdarzyć, Amadeu. Nie może się tak zdarzyć. Nie może się tak zdarzyć. Zobaczymy. Czyli rozumiem, że nie jest to, jest to wbrew twojej wizji. Powiedziałem, że wszystko jest możliwe, ale to wizjoner, nie będzie. To czekaj, a może mi wywróżyć coś jeszcze? Coś jeszcze ciekawego? No wywróżyłem ci, jak się skończy walka. No to, jak zostaniesz zapamiętany. To ja ci wywróżę to inaczej. Wiecie, że ja miałem taką sytuację, że ogólnie co myślałem o tym, że mógłbym wystąpić tutaj i nagle tu jestem. Więc zobaczymy. Kto miał lepszą wróżbę? Szachmat, pewnie. Nie. Od momentu, kiedy kupiłem sobie to. To ja cię tutaj wciągnąłem. Ale ty mnie wciągnęłeś. Ja cię wciągnąłem, żeby się spełniła moja wizja, a nie twoja. Czekaj, ty mnie wciągnęłeś, ale to ja napisałem komentarz, po prostu powiedziałem coś, co uważam, że jest prawdą. Że kolejny, powiedziałem wtedy kretyn, no bo dla mnie to był kretyn. Ten filmik cały, to cały wszystko, kolejny kretyn. I gdzieś tam miałem w głowie, że mówiłem swoje narzeczonej, że słuchaj, ty, ja mógłbym wystąpić w czymś takim. Mógłbym wystąpić i czemu nie? Kupiłem sobie tą bransoletkę i nagle... Czekaj, daj mi skończyć. Kupiłem sobie bransoletkę, nagle tam napisałem ten komentarz. Ogólnie nigdy nie myślałem o tym, że przez komentarz mogę walczyć tutaj. Że przez takie coś tak naprawdę się tu zjawia. Jednak to się dzieje. Ja kiedyś, mówię w wieku 14 lat, mówiłem sobie kiedyś, żeby kiedyś wyjechać ze Stanów. Kiedyś by mnie na to w ogóle nie było stać, moich rodziców na pewno by nie byłoby na to stać. I nagle tam byłem, a teraz jestem tutaj, tak jak mówię. Czy kto tu będzie miał lepszą wizję? Tak jak mówię. No, zobaczymy, kolego. Ogląda nas na YouTubie i Twitchu ponad 110 tysięcy osób, atmosfera jest tutaj kurewsko gęsta, można ciąć powietrze nożem. Zapraszam do kupowania biletów, bo zostały ostatnie bilety na stronie fame.tv. 3 lutego panowie skrzyżują rękawice. I to nie rękawice do boksu, ale rękawice do MMA. No i teraz odbieramy telefon. Program dalej będzie trwał, bo jest jeszcze dużo pytań i dużo materiałów, które chętnie pociągnę. Jakkolwiek to brzmi. Kogo tam mamy? Halo? O, siemano. Halo, halo, siemano. Cześć, cześć. Jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanie? Jestem Michał z Poznania. Siema, Michu. Mam takie 3 pytanka. Strzelaj. Najpierw do obu. Jak tam forma przed najbliższą galą? Dobra. Ja mam średnią, ale dawno nie byłem tak docięty. Okej. A Kamil?
Ja nigdy nie ważyłem tyle, co ważę teraz. No by to wyszło jak najlepiej. Ale szybko została. No to drugie pytanko mam do Ferrariego. No. Kolejna edycja Trans TV już tuż. Czy mógłbyś zdradzić jakiegoś snippeta, jaka będzie ekipa, coś byś mógł zdradzić? No ogólnie na pewno część zacznie się rozgrywać już w Polsce, a później możliwe, że wylecimy do jakiegoś kraju, ale chcę zobaczyć też, jak to będzie wyglądało no w Polsce. Tak naprawdę można powiedzieć, że ma to troszeczkę, jest to trochę podobne do YouTube Shore, tylko na trochę innych zasadach, także świeżo po walce wszystko będzie dokładnie rozpisane, przeanalizowane i odpalimy na Twitchu i znowu będziemy bić rekordy oglądalności. Uważam, że to nie chodziło o magię Tajlandii, tylko to chodziło o ludzi i to, co się tam działo. Ja wiem, jak zrobić streama, żeby była ogromna oglądalność i przygotuję specjalnie dla was perełkę, bo ja się ogólnie wybiłem jako streamer, wróciłem teraz po kilku latach do streamingu i chciałem od razu wejść z buta w ten biznes, więc no, musicie jeszcze chwilę poczekać, aż się walka zakończy i działamy. Jasne, dobra, super. To powodzenia ci życzę z tymi wynikami. Dzięki. Na oglądalności. I jeszcze mam takie pytanie do Kamila. Tak. Jak to jest, że taki zawodowy pięściarz, 32 walki, wszystkie wygrane, bije się w gali freakfightowej, o której miał chyba takie średnie zdanie? No tak jak mówię, no ja napisałem komentarz, dostałem chyba tutaj telefon chyba od ciebie. Ja pierwszy zadzwoniłem. Tak, dostałem telefon. Później przerzuciłem telefon, bo też dowiedzieliśmy się, że promotorem jest Mati. Więc przerzuciłem w ogóle cały kontakt do Rafała i Rafał już potem zaczął jakby... No i jestem. No, procesowanie ciebie jako zawodnika fame. W ogóle nie ujmuje tobie, tak? Jakby bycie zawodowym pięściarzem w wystąpieniu w gali freakfightowej, tak, której wiemy, jaki jest cyrk przez ten czasami. Tak, powiem tak, no w boksie nie mogę dostać od dłuższego czasu walki o tytuł. Bardzo bym chciał. W drodze mam dziecko. No i tak jak mówię, przyszedłem tutaj dla pieniędzy i dobrze się zabawić. Lubiałem się zawsze bić, od dzieciaka się biłem. I zawsze musiałem się bić z większymi. I tak jak mówię, no przyszedłem tutaj się dobrze zabawić. Okej, czyli dobrze się zabawisz, jak Ferrari cię pokona 3 lutego. Ferrari, jedziesz z nim. Wow! Pozdro. Pozdro, trzymajcie się, chłopaki. Dzięki za telefon, pozdrawiamy. Od razu bym poprosił o telefon do Alana Kwiecińskiego, bo pytanie będzie też jakby dotyczyć jego. Amadeusz, jak zapatrujesz się na walkę z Alanem Kwiecińskim i o słowach, które wypowiada w twoją stronę? Nie wiem, ustalałem z nim już tą walkę, powiedzmy, z 2-3 razy, tak, że póki nie przyjdzie jego kolej, to nie przesadzamy z jakimiś ciśnięciami czy coś w tym stylu, że może mnie kurwa obrażać i tak dalej, ale żeby... Bo dzisiaj na panelu propsował aptekę, nie? No ja wiem, ale wiesz... Ale no, debil to jest, co mam ci powiedzieć, ja nie mam ochoty z nim mieć nic wspólnego, co nie, mam ochotę, bo nie chcę się o nim wypowiadać, nie chcę mieć z nim nic wspólnego, nie lubię tego człowieka i nie zamierzam go wynagradzać. O, tutaj Kamil chociaż ma mi do zaoferowania swoje 32-0, a Alan co ma mi do zaoferowania, że jest największym przegrywem w historii Freak Fightów? Powiedz mi, patrz, ty mówisz 32-0, gadasz do zawodnika, który w boksie pisze się kino. Jaką ty masz, ale patrz mi, jaką ty możesz mieć z tego satysfakcję, że będziesz się bił, nawet jakbyś wygrał z zawodnikiem, który jest od ciebie dużo lżejszy. Ja rozumiem, czekaj, słuchaj. 70. A teraz ważysz 69 kilo, tak? No. Ale tak jak mówię, normalnie boksuję 57. Jaką będę miał satysfakcję? Ale posłuchaj, daj mi skoczyć. Satysfakcję mógłbyś mieć, gdybyś walczył z zawodnikiem, który waży tyle samo co ty i żebyś z nim wygrał. To wtedy mógłbyś satysfakcję. A to tak jak mówię, no ty masz takie malutkie jajeczka, że ty tylko możesz do mnie się skakać. A ty możesz skakać do większych pod warunkiem, że zrobią limit wagowy. Posłuchaj. Mnie zaczepiłeś. Ale ja ci, najpierw napisałem. Ale czekaj, ja nie cię zaczepiłem, tylko napisałem swoje zdanie na twój temat. Jeżeli tego nie rozumiesz, no to albo jesteś idiotą, albo ja nie wiem. No ale określiłeś mnie kretynem, a jestem pewny, że jestem od ciebie dużo inteligentniejszy. No mówiąc, że jestem bokserem, pięściarzem jestem. Niech ci będzie, ale
to ty mnie, ty mnie obraziłeś, więc no I dalej to normalnie chciałem. Ty mówisz, że możesz mnie najebać w kisielu, w MMA, mogę. Na ulicy, wszędzie, no to mówię, mogę. Kurwa, to dawaj. A najbardziej zainteresowało mnie to, że jak miałem około 14 lat, to się troszeczkę tobą interesowałem, bo czytałem co dzień Boxer.org. I kurwa, to było coś takiego, że wiesz jak to jest, jak się z dzieciakiem coś się ogląda i później masz coś takiego, że kurwa, wow, samemu to robię, niesamowite, co nie? I tak to wyglądało z mojej perspektywy. Ja nie wiedziałem, tylko że jest jedna różnica, że ja nie wiedziałem, ile ty ważysz i tak dalej. Zobaczyłem, że masz zajebisty rekord. No i co? No i skoro chcesz się napierdalać, to się napierdalamy. No i będzie dobrze, fajnie będzie. I między nami jest jeszcze taka różnica, że ty poświęciłeś swoje życie dla tego sportu, a ja jestem jakimś tam youtuberkiem, tak? No. Który się dopiero od niedawna w to bawi. No dokładnie. Więc będziemy się dobrze bawić. Ja na pewno. Ja też. Nie mogę się doczekać. No. Tylko żebyś wziął ze sobą jaja, to tam rodzice robić do szyli. Ostatnio nie było. No, musisz uważać, żebym ich nie zostawił przypadkiem w swoim gardle w tym zagonie. W gardle to już zostawiła cię ta pani tam, wiesz, w Tajlandii. No, byłem tam w towarzystwie płci pięknej akurat. No właśnie, domyślam się, to była piękna. Mamy kolejny telefon. Halo, halo. Myśl. Halo, halo. A, chyba się rozłączył. Kamil. Twój rywal wspomniał na live z Aferek, że melanżuje do walki z tobą. I ja jeszcze dodam tego od siebie, że ostatnio widuję też na jakichś storkach dla znajomych, między innymi... No, każdy weekend walę, no. Sam Wojtek dzisiaj na Fast 3 też, który nagrywaliśmy, przyznał się, że melanżował z Amadeuszem. Co prawda nie pijesz, bo tak powiedział Wojtek. Ostatni weekend wypiłem 100 ml wódki, whisky, jedno piwo. Czy nie jest to dla ciebie mało, jakieś lekceważące? Jak oceniasz ogólnie podejście Amadeusza do tej walki? Debil. Co ja mogę powiedzieć? No, że ja idę walczyć, będzie sportowcem, który poświęci swoje życie. I on się zdziwi, bo ja jestem może mały, ale jestem na swoją wagę, zawsze byłem silny. Zawsze byłem bardzo silny na swoją wagę. No, ważąc 60 kg, podnosiłem 90 kg. Więc tak jak mówię, no. On się bardzo zdziwi, no. Nawet jak będą zapasy, to naprawdę się z tego pewnie, że zdziwi, no bo... Całe życie trenuję i wiem co umiem, co potrafię. Biłem się od dziecka, zawsze musiałem się bić większymi, więc ja nie jestem w stanie inaczej. Nie znałem go, ale za to, że mnie obrażał, za to, że mówił jeszcze co on ostatnio powiedział, że jestem, bo mi to ludzie wysyłają, bo ja nie oglądam go, bo no, nie śledzę go, bo to tak jak mówię, no ja nie jestem człowiekiem, który siedzi 2-4 na dobę w internecie. Nigdy taki nie byłem i pewnie nigdy nie będę. Staram się być taką osobą, żeby jednak coś tam wrzucać na Facebooka i Instagramie, chociaż to nie ukrywam, że większość robi to moja narzeczona, bo ja no, całe życie w wieku 19 lat kupiłem sobie pierwszy komputer, pierwszego laptopa i oddałem go siostrze, bo leżał tak naprawdę, więc no całe życie byłem w sporcie, całe życie mnie interesował sport. Nie interesowało mnie siedzenie na, nie wiem, internecie, oglądanie rzeczy, które no tak naprawdę no, ważne jest, internet jest dużo rzeczy, można się dowiedzieć, w jego ogóle dużo rzeczy ci powie, ale tak jak mówię, no ja jednak wolę iść na salę treningową i trenować. Dobrze. Mamy kolejny telefon. Halo? Halo, halo? No? Siemano, jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanie? No siema, kurczę, w szoku jestem, że się udało zadzwonić, bo tam pytanie takie zadałem, wiesz, podbijające, nie? No. Ale tak ogólnie z przebiegu, wiesz, z przebiegu tej rozmowy, to takie mam pytanie do Kamila Łaszczyka, nie? Bo mówił wcześniej, że wiesz, że do Ferrariego, że czy on będzie zadowolony z tego, że tam pobije tam 50-parokilowego gościa, nie? No słuchaj, no moim zdaniem ogólnie, patrząc na twoje wyczyny sportowe i tak dalej, no to jak ma nie być? Jak ma nie być zadowolony i tak dalej, no? No tak, no ale tak jak mówię, no to jednak, no waga jednak robi dużo, ale tak jak mówię, no ja... Ja ogólnie lubię się bić, chcę się sam też sprawdzić dla siebie, bo tak jak mówię, no jestem, brakuje mi tej adrenaliny, brakuje mi po prostu jakiegoś wyzwania, więc a to jest dla mnie w jakiś sposób też wyzwanie, a ja się karmię adrenaliną w jakiś sposób, więc no nie mogę się doczekać. No dobra, to głównie chodzi o to, że wiesz, że to z perspektywy każdego takiego widza, mnie i innego laika, no to Ferrari z tobą wygrywa i on jest w lepszym świetle po prostu niż ty, nie? I to jest duży wyczyn. To jest bardzo duży wyczyn. Zresztą
No to, no. będzie fajnie, jak skończy się to tak jak mówię, wygraną dla mnie. Więc no, jeszcze lepiej. Jeżeli no tak dobra, jak mówisz, jesteś laikiem, nie śledziłeś sportu, śledziłeś od razu pewnie Fame. No to, znaczy, to będzie. No nie, no nie mówię, że to będzie fajnie. Tylko tak ogólnie mówię, no kurczę. Ogólnie Ferrari będzie w lepszym świetle, że wygrywa z bokserem. Nieważne ile waży, po prostu ty jesteś zawodowcem i tyle, nie? I przegrywasz z nim, no i... No tak, ale tak jak mówię, no to jest na tą chwilę w mojej głowie, to jest no nierealne. I to tak jak mówię, no nie tylko w mojej głowie, no tak jak mówię, no dużo ludzi mnie zna i wie, co ja potrafię, jak jestem i dla mnie to tak nie mówię, to dla mnie to jest nierealne, musiałbym być, no nie wiem, musiałbym je naprawdę trafić jakiś lucky punch, musiałbym tego nie widzieć, ale tak jak mówię, no ciosy, które widać za pleców, no to tak jak mówię, no ja to widzę jego ciosy, oglądałem jego dwie walki i na jego ruch już będę no 3-4 metry dalej. Szczerze mam nadzieję, że Amateusz z tobą wygra bez kitu i będziesz mógł wracać dalej do boksu, siedzieć cicho i udawać sportowca, nie? Okay. Będziesz, nie wiem, rekord 35-0, nie? Czy 40-0 i dalej sobie tam walcz. Dobrze. Ferrari wygraj z nim. Nie martw się, wariacie, ja uwierz mi, że trzyma. Ja, mi się podoba to, że on jest pewny siebie, on myśli, że ze mną wygra. Bardzo mi się to podoba, bo ja najbardziej no lubię. Najbardziej będzie mnie cieszyła ta niespodzianka na sam koniec. No. Bo ja cię nawet nie chcę wyprowadzać z błędów. Ty żyj w swoim świecie, w którym myślisz, że umiesz się bić. Ale zderzysz się z rzeczywistością w oktagonie, ty zobaczysz. Ty umiesz się bić. No dlatego właśnie mówię, trzymaj się tego zdania, trzymaj się tego zdania, stary. Cepy to tak jak mówię, no to są widać z daleka. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, to jest właśnie najpiękniejsze, że ty w to głęboko wierzysz. Wierzę. Aż do dnia. No zobaczymy, no to ja czekam do trzeciego, no tak jak mówię, no ja jestem, tak jak mówię, ja nigdy nie byłem osobą, która dużo gada. Ja wolę wchodzić i robić. Ja no i może mówiłem. Dlatego, że wchodzisz i robisz, nie dostałeś jeszcze walki o pas, bo tylko wchodzisz i tam, nie wiem, trenujesz sobie. No inaczej, tak jak mówię, no jesteś fanem Amadeusza, tak? Większość nie jest... Amadeusza, tylko tak ogólnie, ale większość osób będzie za Amadeuszem i jestem tego świadom, ale tak jak mówię, mi to tak naprawdę daje kopa. Daje mi jeszcze więcej energii, żeby pokazać, że taki człowiek, który no nie trenuje, który nie daje serca do tego, no to jak może wygrać z zawodowcą? No kurwa, no wiem o tym, no trafił może bym jakimś lucky punchem, to może by mu się udało, no ale to myślę, że to na moją głowę to jest nierealne. No okaże się wszystko 3 lutego. Dokładnie tak. Dziękuję za telefon, byku. No nie ma za co, pozdrawiam, trzymajcie się, siema. Pozdrawiam. A teraz chciałbym odpalić shota numer 3. Przed tobą walka wieczoru. No tak jak mówię, pieniądze są potrzebne, więc no tak jak mówię. Ty jesteś tak. Szczery facet, to możemy się tylko domyślać tak naprawdę. Tak. Ty sobie radzisz w ogóle ze stresem. Wolę dyskutować w ringu, tak jak mówię szczerze. Czyli dasz radę. Wszystko się może zmienić, tak? Wszystko się może zdarzyć, tak jak mówię, No tak jak mówię. Dokładnie. Zachowanie, no frajerskie, no. Ogólnie z racji tego, bo odpaliłem tego shota, bo cały czat, jak teraz rozmawiałeś też z widzem, mówi tak jak mówię. I mówię, to już nie jest Szczurek, to jest Kamil tak jak mówię, Łaszczyk. Uwierzcie, że jak to oglądałem pierwszy raz, to śmiałem się nieco. I powiedz mi teraz pytanie do ciebie, czy będzie tak jak mówisz? Będzie. Dobrze. Jakie masz zdanie o tych przeróbkach z tobą ogólnie? No kurde, no śmiesznie. Dla mnie to w jakiś sposób śmieszne, tak jak mówię, to dla mnie coś innego, inny świat. Ja to przeszedłem się, tak jak mówię, i zarobić, no i dobrze zabawić tak naprawdę. Ja lubię się bić od dziecka, więc no... fajne dla mnie jakiś sposób też wyzwanie, jest większy. Nie walczę w boksie, tylko tak jak mówię, w czym innym. To dla mnie wyzwanie tak naprawdę też. Ja nie mówię, że nie, no bo tak jak mówię, no, nie trenowałem nigdy MMA. Trenuję od miesiąca czasu. Czuję, że jest naprawdę bardzo dobrze. Trener mówi też, że jest bardzo dobrze, że jest to naprawdę... niewygodnym i bardzo dobrym zawodnikiem i jakbym potrenował dużo dłużej, no można byłoby robić różne rzeczy, tak? No, ale tak jak mówię, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wygrać. Mamy kolejny telefon. Halo, halo. Halo, witam. Siemanko, jak się nazywasz, skąd jesteś? No i jak masz na imię? Siema, Krystian z Mysłowic. Mysłowice, to niedaleko mnie. Pozdrawiamy. Tak. Fajnie. Na samym początku powiem, że pojebałem numer i zamiast do was wysłać na początku SMS-a, wysłałem do Poczty Kwiatowej. Także jak ktoś dostanie kwiaty z podpisem Ławczek albo Ferrari, to sorry, to ja.
I tak, panowie, no mega, mega już tutaj jest nagrzana walka między panami. I teraz tak, mam taki challenge dla was. Ferrari, do ciebie. Jeżeli jesteś tak bardzo pewny swojej wygranej, a przegrasz, przestaniesz mówić o sobie władca piekieł. Co za na to? No dobra, a jak najpierw muszę ustrzelić, co on ma zrobić, jak przegra? Dobra, to też ciekawe. I to na pewno cię zaciekawi, bo jeżeli to wypali, to na pewno na to pójdziecie. Kamil, jeżeli ty przegrasz, to cała ekipa gdzieś tam od Boxdala pomoże pewnie stworzyć ładne zdjęcie Ferrarki z rogami w koronie. No i Kamil to wrzuca na swojego Instagrama. Nie ma problemu. To jest to by było ten. Ja trzeba było. Ale nie, jak nie usunie. To jest fajne. Nie usunie? Nie usunie już z Instagrama? Będzie zawsze u niego na Instagramie? Nie, nie, bez usuwania. Bez usuwania, panowie. Dobra, wchodzę w to. Ja mam nawet lepszy pomysł. Bo pozbycie się władcy piekieł u ciebie, no to jest takie, wiesz, pozbywasz się tożsamości, nie? Mhm. A jakbyś ty, Kamil, przegrał, to na walce o Mistrzostwo Świata naklejka na plecach Amadeusz Ferrari. Nie wiem, czy to może na Mistrzostwo Świata. Wiesz co? Nie wiem, jak jest też z tymi federacjami. Tak sobie przypominam, tych bokserów, co walczą mistrzostwo, nie mają chyba naklejek. To będzie ciężko. Ale coś takiego właśnie, albo na spodenkach. Albo coś wymyślić. Coś w tym stylu. Tu na przykład, na tym. Jak masz szczurek, nie? Amadeusz Ferrari. Masz je Fujari. By mi pasowało. No dobrze. Jakbyś przejebał, to byś musiał Ferrari. Fujari był. Tak, myślę, że obydwoje panowie są tak pewni siebie, że jesteśmy w stanie to zrealizować. No ale to widzisz, on mówi, że jakieś Fujari coś napisze, no to wiesz. Nie, jak jeżeli Ferrari się na to godzi, to Kamil też musi na to przestać, niestety. Nie będzie, dwie strony. Nie dobra. O, zgodził się, Kamil się... Dobra, ale to musi... Lecicie. Jasne. Ta. Pięknie. No to pięknie. No to z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam, dzięki, panowie, i będę oglądał, będę na żywo. Więc trzymam kciuki za wszystkich. Pozdro. Dzięki, pozdro. Mamy fajny zakładzik. Teraz lecimy. Tak, w ogóle mam takie pytanko. Mhm. To nie jest jakieś konieczne, ale fajnie by było. Czy Kamil chciałby łokcie ogólnie bardzo? Nie wiem, nie myślałem o tym. Chyba tam nie ma w ogóle? Nie wiem, co jest. Nie ma łokcie. Nie ma łokcie. Na pewno nie ma łokcie. Na przykład, nie wiem, tam federacja może by się dorzuciła z piątkę, dziesiątkę na jakiś cel charytatywny i walilibyśmy się z łokciami jeszcze. Czy to tak naprawdę tylko od ciebie zależy, bo ten... Czyli zgadzasz się na łokcie oficjalnie? Nie. Zajebiście, okej. Okay. Okej, to ja w takim razie z własnej kieszeni przeleję 5 koła na cel charytatywny. No i 5. Gitara. No i dobrze, dajmy im kurwa najbrutalniejszą walkę. Tylko chcę oddać tutaj szacunek dla Kamila, że wziął łokcie i to jakby dzięki tobie te pieniążki dojdą, nie? Myślę, że tutaj nie masz problemu. Jasne. Ja też. Okej, okay. Ciekawe. Zajebiście. Mocne. No dobra, lecimy do kolejnego shota. Shot 4. Kurwa, panowie, wy za chwilę... Ja nie ukrywam, że już myślałem, że od razu tam są łokcie, więc... Okej, okay, czyli nic się nie zmieniło. Nie zmieniło się, tak dla mnie. Mamy ten, shot 4, poproszę. Mega złość. Jest kurwą jebaną, dostał ode mnie kurwa lepsze życie i jest kurwą jebaną. Po prostu nie mogę się doczekać, aż wejdę do oktagonu i niech się cieszy, że mam tą jebaną kontuzję, bo naprawdę bym mu zakończył tą karierę. Zrobiłbym, dla mnie najważniejsze w tej walce byłoby to nie, żeby wygrać, tylko żeby zakończyć mu sportową karierę za tym, jakim jest człowiekiem. Dobra, ja na tym zakończę, zostawimy te emocje, nie będzie. Co myślisz o słowach Amadeusza w twoją stronę i chęciach zakończenia ci kariery sportowej w oktagonie za to, jakim według niego jesteś człowiekiem? Patrząc to, po jakim on jest człowiekiem, to mówię szczerze, brakuje mi słów. Tak jak mówiłem, już nieraz to mówiłem, że pewnie nie wiem, jak to jest, że w Warszawie on sobie chodzi tutaj normalnie, jakby nigdy nic. We Wrocławiu pewnie byłby bity na okrągło wszędzie, po kolei. Nie wiem, czy tutaj chłopaki pozwalają na takie rzeczy, tak jak mówię, walenie z partyzanta. Na przykład, no dla mnie to jest... No to jest frajerstwo, no to tak robią frajerzy, tak nie robią, to prawdziwy facet. Myślę, że jesteś osobą, nie wiem, jesteś starszy chyba jest dla mnie. A ile masz lat? Ja mam 31,2.
To jest młodszy. Młodszy jesteś, no ale no myślę, że wiesz o tym, że tak naprawdę, no jeżeli no jeszcze przy kobiecie, stała tam kobieta, robiła wywiad, ja za takie coś, jakbym ja tam był już tam stał obok, to za to od razu bym mu wypierdolił od razu. Jestem tego pewny, no tak jak mówię, no to jest poniżej. Mielonkę przerobił. No, mielonkę, to już trzeciego będziemy się mielić. Będziemy się mielić. Trzeciego. Się pomielimy. Zapraszam do face to face'a, panowie. Kamil Szczurek Łaszczyk kontra Amadeusz, władca piekieł Ferrari, już 3 lutego na gali Fame MMA 17. Bilety do kupienia na Fame MMA TV, pay per view również. Zapraszamy serdecznie do zakupu. No jest tutaj naprawdę gorąco, panowie ochroniarze tutaj też stoją. Tak z mojej perspektywy nie widać zbyt dużej różnicy, jeżeli chodzi o te... O wzrost, o fizykę. Mega mnie interesuje ten pojedynek. Na szali również stoją tutaj odebranie tytułu Władcy Piekieł. I napis. Napis na bokserkach w walce o Mistrzostwo Świata, tak więc no mamy tutaj mocny frikowy zakład. Jeszcze do publiki. A publika jest w drugą stronę, lewo. Zapraszam panowie do na krzesełka i mamy jeszcze telefon. Halo, halo. Halo, siemano. Siemanko, jak się nazywasz, skąd jesteś i pytanko? Michał Strzewa i mam pytanie do was wszystkich, panowie. O kim? Po jednym. Kamil, pierwszy do ciebie. Słuchaj. Jak się czujesz z tym, że z poziomu pretendenta do walki o mistrza świata startujesz teraz w free fightach? No tak jak mówię, no jest mi to na pewno trochę smutno, no bo tak jak mówię, że dawno powinienem walczyć na mistrzostwa świata, ale tak jak mówię, no boksie to jest dużo polityki. I powtórzę się, no przyszedłem tutaj zarobić, a przy okazji się sprawdzić w czym innym. No trochę szkoda, masz taki rekord tak naprawdę, nie? A z tym mistrzem świata to słabo trochę. Że się nie udało nic ugrać. No też jest mi z tym troszeczkę smutno, troszeczkę mnie to nie kurwa, że boli. Ale tak jak mówię, no miałem 4 propozycje w sumie walki o mistrzostwo świata. Pierwsze miałem, jak miałem 17 walk, jeszcze jak byłem pana Mariusza Kołodzieja. Ale to wtedy, tak jak mówię, miałem wtedy 24 lata, czy 23, nie chcę teraz skłamać. I mój promotor powiedział, że Kamil, że to jeszcze jest za wcześnie, że łapiemy doświadczenia i że prędzej czy później na pewno zostanie znowu tą propozycję, więc no. Zostałem, potem znowu 3. A dlaczego do niej nie dochodziło, to trzeba byłoby pytać mojego poprzedniego promotora. A w jakim wieku zaczynałeś ogólnie trenować boks? I miałem 13 lat, prawie 14. No tu ładnie. Dobra. Ferrari, jakieś plany na kolejną walkę po pokonaniu Waszczyka? No, nie ukrywam, że bardzo chciałbym zawalczyć z Tomaszem Adamkiem. I głęboko wierzę, że jest to, bo ja naprawdę widzę taki scenariusz, gdzie tutaj wiadomo, że Kamil, widzę po nim, że w siebie wierzy, co nie? Ale spoko, wiarą się samą nie wygrywa. Załóżmy, że wchodzę do oktagonu, rozpierdalam go jak kurwa mielonkę w pierwszej rundzie i co wtedy? Mówię do Tomasza Adamka do mikrofonu, że i co, panie Tomaszu? Ponoć miałem nie wygrać nawet na ulicy, a tutaj zmieniłem tego wspaniałego boksera i że zapraszam Tomka, żeby udowodnił słowo w oktagonie. A Tomkiem byś chciał wtedy walczyć w MMA ogólnie? No wiadomo, że przecież w żadnej innej formule stójkowej bym z nim nie miał żadnych szans, tak? Ja wiem, że to się na dzień dzisiejszy wydaje abstrakcyjne, ale ja wierzę, że wszystko jest możliwe. Oczywiście, no jeśli Tomek nie będzie zainteresowany, no to nie będę go prosił ani go obrażał specjalnie po to, tylko żeby się zgodził. Wszystko zależy ode mnie, w walce z nim, a później od Tomka. No to powodzenia ci życzę sobie, żeby się udało. Dzięki. Fajnie byłoby zobaczyć taką walkę. Na pewno się uda, przynajmniej o tym porozmawiać po walce.
Dobra, jeszcze Bogzel, pytanie do ciebie ogólnie. Mm-hmm. Chciałem wymyślić jakiś zakład, bo widzę, że tutaj ludzie mogą zgarnąć sobie jakieś ten, jakieś profity, ale nie mam pomysłu. Ile tam na wadze, Bogzel, i jak tam, jakie plany ogólnie co do dalszego rzucania wagi, jaki cel masz? Znaczy ogólnie tak, na pewno wagę poznacie na ważeniu, no jest zdecydowanie mniej niż było i to pierwszy raz w swoim życiu tak się zawziąłem, jak teraz, bo po prostu przestałem się oszukiwać. Trochę się pozbyłem kompleksów, psycholog tam też pomógł, na pewno jakąś tam terapię sobie przeżyłem i na pewno jestem bardziej gruboskórny, tylko tym razem w przenośni, ale dosłownie też jestem jeszcze trochę gruboskórny, więc trochę tego czasu jeszcze będę potrzebował. Co do następnych planów, no co, no ja bym chciał, kurwa, stary, zawalczyć jeszcze z kimś, nie wiem, no stary, nie mam za dużo wrogów. Na pewno bardzo bym chciał zawalczyć z Paluchem, jeżeli byłaby taka opcja, ale wątpię, że on weźmie tę walkę. Z tym raperem Paluchem. Czemu? No bo mieliście jakąś sprzeczkę. Bo go nie lubię po prostu. Okay. I mieliśmy tam jakąś sprzeczkę, ale tam więcej o tym nie chcę gadać. Mm-hmm. No i tyle. No a co? Zdrowotnie się ogólnie dobrze czujesz, bo widać, że no ostro przyciąłeś z kaloriami tak naprawdę. Wyniki badań mam no kurwa odpukać, rewelacyjne, więc żeby się tam nic nie wydarzyło po drodze. Ja bo niezdrowy z rzucaniem takiej ilości masy tak naprawdę tak szybko, w takim tempie, nie? Właśnie powiem ci szczerze, że bardzo dużo wody mi zjechało też, wiesz? Bo to tłuszcz to jedno, ale dużo wody też spadło, ja też pokonałem retencję, więc to nie do końca tak jest, że wiesz, jakbyś tak dużo fetu zleciał tak szybko, to jedno, ale z tą wodą no to... Tak, szybko schodzi, po prostu duży prędkość też, kurwa, jakby intensywność tych treningów, które robimy z trenerem Szyszką i z trenerem Wrzoskiem i z Flintstone'em. To było tak jakby tak intensywne, że to jakby nie sposób było, żeby to nie leciało, nie? A z racji tego, że bardzo poważnie biorę sobie walkę z Jóźwiakiem i nie chcę jej przegrać, no to musiałem po prostu przyspieszyć i zbudowałem dobry tlen. Zresztą sami się przekonacie, no jest dużo takich niedowiarków, takich Januszków, co tam sobie piszą na tych artykułach. Ci ludzie, którzy wiedzą jakby co mam w żyłach, i dosłownie i w przenośni, no to wiedzą, że jestem, kurwa, zawsze byłem bitnikiem. Walczyłem z Casio, co prawda 2 dni przygotowań do najlepszego boksera freakowego, tak naprawdę. Wiadomo, że on by mnie tam mógł zmielić, ale i tak starałem się wytrzymać 3 rundy. Dodatkowo kolejny mój przeciwnik, którego miałem, to jest Kubańczyk. Ja walczyłem z samymi siekierami, a jak walczyłem z Guzikiem, z takim amatorem, no to wygrałem walkę. Złamałem mu żebro w pierwszej rundzie i kurwa nie rozumiem, dlaczego tak niektórzy ludzie myślą, że ja jestem jakimś, kurwa, nie wiem, leszczem, nie? Jestem amatorem, jestem leszczem, ale na freaków, kurwa, jestem odpowiednio mocny i no sam i też... się przekonacie. No i też Jóźwiak tak naprawdę nie jest jakimś profesjonalistą, ma tam swój wiek, kondycji nie ma, a ogólnie walka z Casio, w sumie na żywo byłem i tam w sumie to był bardziej taniec niż walka, ale nie, no fajnie się oglądało. Nie no, ja ci powiem, stary, szczerze, że kurwa to nie jest dla mnie ogólnie zabawa, nie, ta walka z nim i stary, ja, jeżeli on to ogląda, jeżeli to te słowa słyszy, to ja, stary, bym przygotował ogólnie na jego czaszkę, żeby sobie, nie wiem, coś kurwa ubrał na głowę albo coś, bo jak tam dojdzie do jakiegoś pęknięcia czy coś, to ja nie ponoszę za to odpowiedzialności, nie? W sensie ja tam naprawdę ja tam wchodzę na pełnej kurwie i robię po prostu robotę i nie obchodzi mnie to, kurwa, czy mu coś zrobię, czy nie. To jest dla mnie walka sportowa, zresztą Kamil, myślę, że nie masz mi się jakby, chyba nie dziwisz mi się w tym momencie. Nie. Każdy, kto wychodzi do klatki, kurwa, do oktagonu, do rzymskiej, obojętnie gdzie, jest bohaterem już na samym starcie, że tam wychodzi, że ogląda go 13 tysięcy ludzi, walą Jupitery, wali światło. Oczywiście, ja gadałem i byłem pewny siebie na konfie i dalej jestem pewny siebie. Jeżeli z nim przegram, to będzie to dla mnie ujma, ale nie idę tam, kurwa, po przegraną, idę po wygraną, idę go rozjebać po prostu, zmielić go, jak ostatnią kurwę. No to powodzenia Wam życzę ogólnie. Dzięki. Wszystkim. I chciałbym pozdrowić tutaj jeszcze ekipę w Holandii, 2 ziomków, Matiego i Emila i Filipa ze Szczecina. I takie jeszcze pytanie, planujecie jakieś walki na gołe pięści może? Nie planujemy. Nie planujecie? Dobra. Dobra, to dzięki wielkie i pozdrawiam wszystkich. Powodzenia. Dzięki, panowie. Pozdro.
Dobrze panowie, dziękuję wam za tego face to face'a. Na sam koniec chciałbym, żebyście podali sobie kurwa trzy słowa do przeciwnika po prostu. Takie podsumowanie face to face'a. Zacznijmy może od Kamila. Kurczę. Ja bym wolał więcej jakieś powiedzieć. To ostatnie słowa, to przysłowiowe trzy słowa. Jakbym miał coś powiedzieć, to kurde, wiem, że nie powinienem mieć dla niego żadnej litości. Nie mówię tu w klatce, tylko ogólnie. Bo ludzie pokazują, tylko żeby dasz mi dokończyć, nie? Pokazują na mnie palcem, że to jest ten kurwa zły gość, ale prawda jest taka, że to on jest złym człowiekiem, przez to, że z tym złym człowiekiem nie powinienem się litować, ale chyba przez to, że osiągnął jednak tak dużo w sporcie, jakieś resztki szacunku do niego mi zostały, chociaż wiem, że nie powinienem tej litości mieć, ale wokół tego nie będzie żadnej litości i zamierzam go, żeby to było największe upokorzenie w jego życiu. Ja ci życzę zdrowia po walce. Dziękuję panowie. Fejmema.tv, zapraszam do kupowania biletów, do pay-per-view. Dziękuję wam panowie, dziękuję Amadeusz, dziękuję Kamil. Dzięki. Widzimy się już na konferencji w środę. Mówił do was Boxdel, trzymajcie się, zapraszam również na Instagrama Fejmema.tv, tam zawsze dostaniecie jakieś fajne oficjalne newsy, no i wszelkiego rodzaju zmiany lub jakieś update'y. Tam na pewno znajdziecie. Trzymajcie się, pozdrawiam. A teraz zapraszam na reklamy. A w dzisiejszym materiale sprawdzimy coś niesamowitego, ale w sumie wszystko, co miało robić wrażenie, zostało sprawdzone. Wow! I to dopiero robi wrażenie! Odbierz ponad 2 złote i 5% bonusu z kodem FAME. Kodem FAME 10 otrzymasz 10% zniżki w sklepie SFD. Odwiedź zoadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zoadoptuj.pl. OMG, booty like Kylie, but shouty Taiwanese. Did you see her on the magazine and Times Square on the screens? Just like Reed, Fenty on my cheeks, savage on his D. In the gym, sweaty RIP, practicing Tai Chi. Keep it chill, mental LIT, keep it ill psyche. Hotter than wasabi, ah, too spicy. Drop a PIC, now I'm trending on IG, yeah.
I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. Ass fat broke that zipper. Cake back just got thicker. Face ain't got no fillers. Go on, arch that back for the picture. Bitch, I drip like liquor. Pussy in the floor, stay wet like a river. Baby gon' shine like glitter. Looking at the baddest mom in the mirror. Now, now, now every bitch on the block is gonna copy. Don't need to tell them to stop, they couldn't top me. My beat sounds sicker, but my peach look bigger. Bank account got more figures. Cutest bitch in the litter. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. Kawaii, cutie on the beat, cooking up the heat. OMG, booty like Kylie, but shouty Taiwanese. Did you see her on the magazine and Times Square on the screens? Just like Ree, Fenty on my cheek, savage on his D. In the gym, sweaty RIP, practicing Tai Chi. Keep it chill, mental LIT, keep it ill psyche. Hotter than wasabi, ah, too spicy. Drop a PIC, now I'm trending on IG, yeah. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. Ass fat broke that zipper. Cake back just got thicker. Face ain't got no fillers. Go on, arch that back for the picture. Bitch, I drip like liquor. Pussy in the floor, stay wet like a river. Baby gon' shine like glitter. Looking at the baddest mom in the mirror. Now, now, now every bitch on the block is gonna copy. Don't need to tell them to stop, they couldn't top me. My beat sounds sicker, but my peach look bigger. Bank account got more figures. Cutest bitch in the litter. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. Kawaii, cutie on the beat, cooking up the heat. OMG, booty like Kylie, but shouty Taiwan.